Witam wszystkich. Cześć moi mili. Dajcie mi znać, czy dobrze widać, dobrze słychać. Niech sobie rozpoczniemy. Jeszcze mamy 5 minutek, także akurat, żeby dograć wszystkie sprawy. A tutaj przy okazji przygotuję, co to dzisiaj będzie. Dzisiaj będzie osobowościowe. Tu podzielimy już na dwie części, no bo wiemy, że dzisiaj mamy część drugą. Tak więc dzisiaj skupimy się na nawrotach, a osobowość i prewencja. Tak jak wtedy, bo ta formuła się całkiem spoko sprawdziła, tak więc trzymamy się tego, co jest sprawdzone. Prewencja. I co? I zrobimy tak, żeby pod perfekcjonistów szło ok. Mamy tak, czarno, dotąd czarno, dotąd czerwono. Dobrze. A więc czekam na wasze informacje, czy dobrze słychać, dobrze widać, wszystko jest ok. Moment, chyba nikt nic nie pisał. No i też podzielcie się, jak tam się sprawy mają, jak tam się czujecie, co tam u was ogólnie. Nie widzieliśmy się praktycznie miesiąc. Hej Basiu, miło, że wpadłaś. Czyli ułożenie kamery jest dobre, tak? Jeśli chodzi o ten, to każdy widzi dobrze tablicę. Super. Hej Iza. Cześć Piotrze. Hej Ewa. Czyli wszystko gra. Świetnie. No to jeszcze tak mamy dwie minutki. Także na luzaczku dzisiaj. Jak tam żyjecie? Jak tam zdrówko przede wszystkim? Czy COVID coś tam komuś się przypomniał? Czy raczej już mentalnie jesteście zupełnie gdzie indziej? Dzisiaj będzie przy otwartych drzwiach, bo jest bardzo gorąco. Tak więc mam nadzieję, że to nie będzie was jakoś rozpraszać. Zresztą akurat tak się składa, że chyba przysłania mnie w pełni, także chyba problemu nie będzie. No i o to chodzi. No. I oby tak wszystkich was omijał COVID. Czy wszystko tutaj mam? Osobowościowe, prewencja, wpływanie nawrotów. Tak, wszystko jest. Być powinno. O, jest też moderator YouTube'owski. Witaj. Fajnie, że padłeś. No, może znowu nie będziesz miał potrzeby, żeby ingerować, ale zawsze to dobrze, że jesteś. Pogoda u was fajna i też przy okazji może dajcie znać, skąd jesteście? Czy z Polski, czy z różnych krajów też są osoby? Dzisiaj naprawdę straszny upał dzisiaj w Anglii. Przynajmniej tutaj, gdzie ja jestem, to mamy chyba 29 stopni. To jest rzadkość, żeby o tej porze już było 29 stopni, w sensie tak wcześnie. Co by nie mówić, dopiero połowa maja, także. Podkarpacie, Olsztyn, Łódź, proszę bardzo. Kraków. No widzę, że dzisiaj wszyscy z Polski. Łańcut. O, to widzisz, no to ci w sumie zazdroszczę dzisiaj, bo u nas normalnie żar się leje z nieba. Legionowo. Dobrze, moi mili, no to co, wystartowaliśmy. W sumie już mamy równą godzinę. Tak więc witam wszystkich serdecznie. Mamy
kolejny odcinek z serii najczęstszych błędów odkurzania. Dzisiaj poruszymy sobie kwestię odnośnie wywoływania nawrotów, część druga. Przypomnijmy, że w części pierwszej poruszałem kwestie takie czysto sytuacyjne, czyli wszystkie takie elementy, które się łączą bardziej z naszym życiem ogólnie, tak? Jakie mogą być tutaj różne aspekty, jak właśnie utrata bliskich, choroby różne, tragedie różne, patologie i tak dalej, i tak dalej. Czyli jakby było chyba tam całkiem sporo różnych tematów, w tym też nawet były aspekty odnośnie nałogów, także myślę, że tam całkiem sporo było różnych tematków. A dzisiaj mamy odnośnie osobowości. I może nim przejdę jakby do kwestii głównej, czyli kiedy zaczniemy sobie właśnie wspólnie, i jak to zwykle na tych live'ach razem z wami zaczniemy ten odcinek sobie razem tworzyć, to może najpierw jako takie wprowadzenie chciałbym się was pytać, czym jest dla was osobowość? Co to jest osobowość? Jakbyście mogli jakby tutaj swoją burzę mózgu ruszyć od startu, czym jest dla was osobowość? Jakbyście tu sobie określili, co to jest? I sobie to fajnie, myślę, skonfrontujemy. Wasze zdrowie. I to dosłownie zdrowie, bo to jest akurat szejk, taki jarmuż, jabłko, kiwi chyba, banan, zielony, coś tam jeszcze. Także pytanko pierwsze, na dobry start, czym jest osobowość? I jako właśnie takie na dobry start, w sumie określimy to sobie również, nie będę używał zielonego, bo wiemy, że zielone nie fajnie się sprawdza, tak więc zapiszemy sobie tutaj. Czym jest osobowość? I to my tu mamy? Już jakieś pytanie? Cechy charakteru danej osoby, zespół cech. Super. Czyli mamy zespół cech. Cechy charakteru. Stopień wrażliwości, ktoś tu jeszcze wpisał, możemy sobie to podać oczywiście. Chociaż to już jest bardziej kwestia temperamentu również, ale myślę, że jak najbardziej też by tutaj się zakwalifikowało. Stopień wrażliwości. Chociaż tutaj właśnie też odnośnie stopnia wrażliwości, na pewno w sumie to jest właśnie aspekt osobowościowy i to jest właśnie fajne, że już tutaj to padło. Ja już od razu dopiszę tutaj, bo to będzie ważny temat, stopień wrażliwości. Po tym będziemy mieli też istotne elementy. U cech jest wrażliwości, tak? Jeszcze macie jakieś sugestie? Czym jeszcze może być osobowość dla was? Dla mnie to jest przede wszystkim właśnie zlepek cech, czyli tak jak właśnie ktoś tutaj fajnie wpisał w sumie zespół cech. Osobowość to jest właśnie zlepek różnych cech, zespół cech. Ale może ktoś jeszcze jakby ma jakiś swój pomysł, co by jeszcze mogło wzbogacić jakby nasze wspólne tworzenie takiej obszernej definicji. Tak więc jeszcze zaczekam minutkę, jak ktoś coś ma, to niech pisze, a jak nie, to sobie polecimy dalej. Ogólnie rzecz biorąc tak, na pewno jest to właśnie zespół cech, na pewno jest to, są to właśnie cechy charakteru. Jest to również, ja bym tutaj tak ujął, pewne usposobienie, tak? To jest jakby też coś sobie tutaj dodał. Słucham? Napisałeś trochę tak dziwnie. Ogólnie będzie jakieś wypracowanie mechanizmów walczenia z tym zaburzeniem u ciebie na konsultację. Wiesz, tutaj jest materiał nie odnośnie konsultacji, także jak ktoś chcesz pytać odnośnie konsultacji, to po prostu napisz do mnie na priv. Bo w tej sytuacji, wiesz, ja jakby tutaj nie jestem teraz jako osoba, która prowadzi konsultacje, tylko teraz robię, wiesz, zupełnie inny temat, więc takie pytanie jakby na ten moment na te pytanie nie odpowiadam.
przygotowane postawy i zachowania. Właśnie, dokładnie. Postawy, usposobienie, zachowania. Okej, okay, no i w sumie myślę, że jakby na ten moment starczy, jeśli chodzi o tę ciemność, osobowość. I to jest właśnie bardzo ważny aspekt, ponieważ zobaczmy, jak się to fajnie łączy. Zespół cech, tak? Czyli to oznacza, że w takim razie ja mam pewne cechy, które tworzą mi daną osobowość i na skutek tego ja zachowuję się w dany sposób, czy tak jak się ktoś tutaj wpisał, zachowania. I to właśnie na podstawie tego zespolenia cech to ma wpływ również na to, jak się człowiek zachowuje. To jest bardzo ważne względem właśnie zaburzeń lękowych, ale ogólnie również życia. Cechy charakteru jak najbardziej właśnie to są te elementy, które kształtują nam właśnie osobowość. Stopień wrażliwości. To jest coś, co poruszymy sobie zaraz jako pierwszy punkt z tej takiej głównej kwestii. Postawy, usposobienie. Właśnie na podstawie tego, jakie my mamy cechy osobowości, które cechy osobowości poszły w górę, które idą w dół, na tej podstawie mamy daną postawę lub usposobienie. To jest też coś, co sobie zaraz rozwiniemy. Tak więc ogólnie jakby tak reasumując, to co tu jest ważne, przede wszystkim to, że osobowość ma ogromny wpływ na nasze zachowania i również na nasze usposobienie, postawy, jak i stopień wrażliwości. Są takie w sumie cztery elementy, które właśnie sobie tutaj fajnie wytypowaliśmy, które tworzą w sumie osobowość, również pod tym kątem jako konsekwencja danej osobowości. To by w sumie można było właśnie spiąć taką klamrą, sobie tak zepniemy, czyli te cztery elementy tutaj to jest konsekwencja. Okej, nie zmieściło się, ale chyba wiecie, o co chodzi. Konsekwencja osobowości. Bo na podstawie tego, jaką mamy osobowość, a przede wszystkim jakie mamy cechy osobowości, takie też mamy zachowania, takie mamy usposobienie, postawę i stopień wrażliwości. Dlatego właśnie jest to tak ważne. I to jest właśnie już jakby taki nasz fajny start. Więc zaczynając od tej głównej części, to już usunę, jak ktoś sobie tam chce wpisać, to sobie może zrobić po prostu pauzę. Tutaj będziemy już zabierać miejsce, bo jak wiecie, tablica jest ograniczona. Ktoś proponował ostatnio, że trzeba chyba nową kupić, no i kto wie, czy to nie będzie prawda. Ale potem znowu to wszystko w kadrze zmieścić, to też nie jest taki hop. Więc tak, mamy pierwszy punkt, stopień wrażliwości. Teraz zastanówmy się nad tym, jakie aspekty osobowościowe mają wpływ na nawroty. Jak uważacie, co by tu można było dać na całą ścianę? Tak jest. Od razu taki whiteboard, taki na ten. Czyli mamy stopień wrażliwości. Co by tu jeszcze można było dać? Oczywiście będą to również właśnie to, co tam było, tak? Czyli na pewno będą to również kwestie zachowania. Zachowania. To, co mi przychodzi również do głowy, to przede wszystkim postawy. Właśnie to, co tam też było, bo w sumie to, co tam było, to jak najbardziej też się tutaj tyczy. I tutaj ogólnie mamy różne, tak? Czyli na przykład mamy postawy i dajmy na to unikająca, zależna, bierna, agresywna, tak? Na przykład bierna, agresywna też by tu można było dać. Ogólnie fajnie by było, jakbyśmy byli bardziej asertywni. To jest jakby coś, co by było tutaj bardziej w kwestii prewencji i myślę, że to jest też jakiś tam temat, który sobie pewnie poruszymy. Czyli na pewno szereg różnych postaw, zachowania. Co jeszcze? Przekonania. Oczywiście, dokładnie. Przekonania. Przekonania. Ogromny aspekt. Ukształtowane postawy i zachowania. Tak, to już mamy. Czy to jest to, że tak naprawdę osobowość to jest jakby taki nasz ujęć, bo po angielsku to jest framework, a po polsku to będzie szkielet chyba, tak? To jest jakby taki szkielet tego, w jaki sposób człowiek działa.
I to jest ważne właśnie z tej perspektywy lękowej, no bo jeżeli na przykład wyszliśmy sobie z zaburzenia, tak? I dajmy na to, wyszliśmy sobie właśnie z zaburzenia w taki sposób, że dalej obawiamy się różnych rzeczy, dalej jakby nie ma tego dystansu, a to jest właśnie coś, o czym też dużo się u nas opowiada, że tak naprawdę odburzanie również kształtuje osobowość. I to jest właśnie ten ważny aspekt, który w sumie chciałem poruszyć na samym starcie. W sytuacji, gdy mamy stwierdzony dany typ osobowości, lata temu uważano, że osobowość jest niezmienna. Osobowość już jest taka, jaka jest i już po prostu możemy tylko sobie podrasować troszkę cechy w górę, w dół, ale tam jakoś dużych zmian się nie zrobi. To się zmieniło, odkąd znamy taki mechanizm, którym jest neuroplastyczność w mózgu. To się opiera tak naprawdę na wielu różnych elementach, bo tutaj akurat te aspekty są wykorzystywane również w nauce, na przykład w szkolnictwie. Te aspekty są również wykorzystywane na przykład w jakiejkolwiek w sumie innej nauce, w jakichś sportach, w czymkolwiek. Po prostu nasz mózg ma taką super cechę, że on jest plastyczny. I to oznacza, że to, na czym ja pracuję, to ja również wpływam na to. To jest tak, jakby nasz mózg był trochę jako taka modelina. I teraz, jeżeli byśmy sobie mieli na to spojrzeć z perspektywy lat, z perspektywy podejścia do różnych kwestii, tak jak jest na przykład od dziecka, tak? Dlaczego jest taki duży nacisk w psychologii, na przykład psychodynamicznej lub w sumie gestalt lub jakiejkolwiek innej, humanistycznej w sumie też, taki duży nacisk na to dzieciństwo? No właśnie z tego względu, że w tym wieku kształtuje się wiele pierwszych postaw. Tak? Czyli właśnie to, co mamy tutaj. Wiele pierwszych postaw, oczywiście to nie jest wszystko, ale to jest jeden z ważnych elementów. I teraz problem, który mamy tutaj, to jest to, że tak naprawdę wszystko jest skierowane właśnie na te postawy, wszystko jest skierowane tylko i wyłącznie na to dzieciństwo, a zapomina się o tym, że tak naprawdę człowiek kształtuje się całe życie. Czyli to oznacza, że jeżeli na przykład będziemy tkwili tylko i wyłącznie na dzieciństwie, to przeoczamy rozwój osobowości. To jest właśnie coś, co jest tutaj bardzo istotne, ponieważ osobowość, jako że mamy tą funkcję neuroplastyczności, osobowość jest cały czas rozwijana. Tak naprawdę człowiek jest w stanie rozwijać swoją osobowość do śmierci. Więc jakby to jest coś, co jest piękne, z jednej strony piękne, z drugiej strony też pokazuje nam tu jedną taką bardzo ważną rzecz, że człowiek jest w stanie przystosować się i dostosować do różnych warunków, do różnych sytuacji. I teraz właśnie tutaj to, co przeszkadza w sumie przy zmianie tych postaw, są przekonania. Czuło się to, co ktoś tutaj fajnie napomknął. Więc jak najbardziej jest to bardzo ważne, ponieważ na skutek tego, że mamy pewne przekonania, teraz te przekonania są właśnie często wyniesione z domu. Prosty przykład. Mama czy ojciec pili, bili, czy ogólnie nie radzili sobie w życiu, oczekiwali ode mnie ciągle czegoś, krytykowali mnie i tak dalej. I ja w takiej sytuacji mam postawę albo bierną, albo agresywną. Teraz biorąc to pod uwagę, to automatycznie naprowadza mnie na cechy osobowości, które właśnie kierują się na bierność lub agresję. Czyli jakie to by mogły być cechy osobowości? Na przykład wycofanie, co jest również oczywiście zachowaniem, tak? Bardzo ważnym, że jestem na przykład wycofany, nie jestem pewny siebie, jestem bardzo nieśmiały, jestem taki, że uważam w sumie, że jestem gorszy od innych. Uważam, że sobie nie poradzę. Uważam, że muszę się godzić na wszystko, co mi życie daje, no bo taki już mój los. Nie uważam, że mam wybór. Nie uważam, że mógłbym tutaj kształtować jakkolwiek swoje życie. Przypinam sobie łatkę, jestem takim nieudacznikiem, albo jestem taki słaby, albo jestem taką ofiarą w sumie losu i to powoduje, że automatycznie idę w tym kierunku. Więc na podstawie właśnie tych przekonań te postawy się utrzymują. I to nie oznacza, że ty jesteś już skazany na tą osobowość, że już musisz taki być lub taka być. To się właśnie tyczy tego pierwszego punktu, stopień wrażliwości. Jeśli chodzi o stopień wrażliwości, chciałbym się tutaj też, trochę tak będę skakał w sumie z tematu w temat, ale to z tego względu, że każdy z tych tematów jest połączony. One się łączą ze sobą. Więc jeśli chodzi na przykład tutaj o kwestię stopnia wrażliwości, każdy z nas ma oczywiście swój temperament i on jest stały, ale oprócz tego stopień wrażliwości rośnie lub spada w zależności od doświadczeń, które mamy w życiu. Czyli jeżeli ja na przykład przez większość czasu byłem wyśmiewany, byłem krytykowany, oczekiwano ode mnie ciągle czegoś, nigdy nikt mnie nie chwalił, nie miałem żadnych fajnych jakby takich
do oświadczeń z osobami, na których mi zależało. Czyli wyobraźmy sobie właśnie taką sytuację, ojciec, matka, my chcemy ciągle spełnić ich oczekiwania, chcemy im jakoś zaimponować, chcemy coś zrobić, żeby w końcu usłyszeć to, słuchaj, synu, córko, jesteś super, bardzo się cieszę, dzięki, fajnie, że to robisz, fajnie, że się starasz, tylko zawsze jest niedostatecznie dobry, jesteś do niczego, jesteś baranem, jesteś kretynem, co ty robisz, jak tak możesz i tak w koło, to w tej sytuacji co się staje, czy co się dzieje z wrażliwością człowieka? Wzrasta, okropnie wzrasta. I teraz dlaczego ta wrażliwość wzrasta? Ponieważ oprócz tych aspektów mamy również co? Skrajności. Czyli mamy tutaj właśnie skrajność. I tych skrajności uczą nas ludzie. Ponieważ jeżeli właśnie tutaj, przytaczając dalej ten przykład, który dałem, ojciec czy matka, niezależnie co bym zrobił, nigdy nie usłyszałem pochwały, albo dużo, bardzo rzadko, albo nawet jak na przykład masz czwórkę, będzie mówił, czemu nie masz piątki? Czemu nie masz szóstki? Czemu się tak opierdzielasz? Czemu nie zrobiłeś tutaj czegoś, żeby rzeczywiście być na 100%, to automatycznie to powoduje, że pojawia się problem. I wtedy już człowiek staje się znacznie bardziej wrażliwym pod tym kątem, na tym punkcie. A od wrażliwości mamy właśnie kolejny jakby taki łańcuszek. Czyli w sumie, żeby to lepiej przedstawić, to sobie na razie olejemy, zrobimy sobie właśnie troszkę taki łańcuszek, żeby to rzeczywiście miało ręce i nogi. Więc tak, no, będę używał tych dwóch kolanów. Czyli najpierw co mamy? Najpierw mamy doświadczenie. Doświadczenie. To jest to doświadczenie właśnie, o którym przed chwilą powiedziałem. Czyli przez dłuższy czas doświadczamy tego, że jesteśmy nieakceptowani, jesteśmy krytykowani. Nie mamy właśnie tego poparcia jakby w tej ojcu czy matce. Cały czas jest tutaj problem. Więc automatycznie od tego doświadczenia dochodzimy do pewnych wniosków. Czyli to jest to, o czym często mówię. Czym jest wiara? Wiara to są twoje wnioski z obserwacji doświadczenia. Czyli mamy doświadczenie. Za doświadczeniem idziemy sobie za doświadczeniem. A nawet zrobię tutaj. Hops. Mamy co? Obserwację. I to jest bardzo ważny tak naprawdę punkt, ponieważ obserwacja doświadczenia otwiera nam pewne drogi. Jeżeli na przykład, by to ująć, powiedzmy, że ktoś ma brata czy siostrę starszego i ojciec się ciągle gnębi, mówi, że wiesz, no robisz coś źle, jesteś do niczego i tak dalej. Ty masz tego brata lub siostrę i twój pierwszy filtr, czyli twoja pierwsza obserwacja zostaje naprowadzana troszkę na inny tor. I na przykład ten brat ci mówi, słuchaj, nie przejmuj się nim, wiesz, że on tak gada, wiesz, że on ma swoje problemy, wiesz, jaki on jest, wiesz, nie bierz tego aż tak do siebie, uwierz w siebie i ogólnie daj ci inne doświadczenia, tak? Czyli gdy złe doświadczenia stykają się z dobrym doświadczeniem, to wtedy mamy szansę na inną obserwację. A jeżeli po doświadczeniu idzie obserwacja i po obserwacji naszej własnej, tej właśnie takiej skrajnej, ponieważ również sytuacja jest skrajna, to właśnie te sytuacje uczą nas podejścia skrajnego do różnych dziedzin w życiu. Czyli właśnie jeżeli mamy taką sytuację, że ojciec ciągle mnie gnębi, jedzie po mnie, nie ma nic, żadnych pozytywów, albo nawet jest jakiś pozytyw, to zawsze mi przypierdzieli, to w takiej sytuacji moje podejście się rodzi skrajne. Tak? Osobiście nie jestem fanem Freuda, w żadnym razie, ale jedną rzeczą się mogę z nim zgodzić, mianowicie z tym, że mamy ten model matki ojca, jeżeli jest córka, to chce być trochę jak matka, syn chce być trochę jak ojciec, a raczej chce przede wszystkim chce dostać zrozumienie i chce dostać jakby tą akceptację tego ojca. Chce czuć, że on jest akceptowany, że co by się nie stało, on ma wsparcie, a nie właśnie jak jest jechany, bo gdy jest jechany, to wtedy właśnie robi się gnój. Więc w tej sytuacji, gdy jest właśnie doświadczenie, obserwacja, czyli później mamy właśnie tutaj i czy jest inna osoba, która mi to może skorygować. Jeśli jest, to wtedy idziemy sobie tak, czyli na inny tor, tak? Ale jeżeli nie ma, to idę tak. I tutaj właśnie mamy nasze wnioski. Czyli jakie mamy wnioski? No i teraz właśnie nasze wnioski.
Czyli na przykład, jeżeli byłem tak traktowany przez ojca, to w tej sytuacji moje wnioski są takie, jestem nieudacznikiem, jestem do niczego, jestem baranem, jestem kretynem, nie poradzę sobie w życiu, ciągle tylko go zawodzę. Nie potrafię zrobić czegoś, żeby spowodować, że on mnie w końcu doceni lub mnie dostrzeże. Więc w takiej sytuacji moje wnioski kreują co? Kreują przekonania. Czyli automatycznie te wnioski, takie czy takie, obojętnie które, kreują nam przekonania. I jeżeli moje przekonania idą za tą ścieżką, to automatycznie, jeżeli ja idę tak w dół, no to oczywiście moje przekonanie już jest jakie? Jestem do niczego. Nie nadaję się, nie radzę sobie w życiu, nie poradzę sobie, jestem nieudacznikiem, jestem ofermą, jestem ofiarą. Cały czas ludzie są ze mnie niezadowoleni albo będą ze mnie niezadowoleni. To już nam robi pewną furtkę do ważnej kwestii, o której zaraz powiem. A jeżeli mamy tą ścieżkę, to ta inna osoba ma wpływ na moją obserwację. Czyli na skutek tego, że ta osoba mi mówi też o tym, że wiesz, spójrz to z innej strony, zobacz, wiesz, nie bierz tego tak do serca, wiesz, jaki on jest, no. Pójdź to jakby, machnij na to ręką, tak? To w tej sytuacji na przykład ja mam możliwość, chociaż mam tą możliwość, żeby dojść do innych wniosków, żeby dojść na przykład do takiego wniosku, okej, on się tak zachowuje, ale na przykład moja mama inaczej na mnie patrzy, tak? Albo przede wszystkim mój brat mi sam jakby o tym mówi, że tak naprawdę nie ma sensu jakby ciągle gdzieś tam opierać się na nim. I wtedy to mnie uczy, żeby nie iść w skrajności. Czyli tutaj mamy skrajność, to tutaj po prostu sobie zrobimy S, a tutaj mamy NS, czyli nieskrajność. Nie, tak. NS, tak. Czyli tu mamy nieskrajność, tu mamy skrajność. Profesjonalne, cholernie. Więc, jeżeli mamy NS, to w tej sytuacji moje wnioski są też inne i to mi robi również drogę do innego przekonania. A jeżeli ja mam drogę do innego przekonania, to na skutek tego przekonania mogę również dojść do innej postawy, tak? A jeżeli idę w dół, tak jak tutaj, na przykład tutaj mamy właśnie takie słabe przekonanie, idziemy w dół i idziemy na przykład tutaj w kwestię postawa w sumie. Od przekonania idziemy do postawy. Więc jakie tutaj mogą być postawy? No właśnie, może być postawa bierna. Jeżeli będzie postawa bierna, no to automatycznie moje cechy osobowości, już właśnie od, w sumie tutaj przez ten cały proces, ale ogólnie właśnie od tej chwili moje cechy osobowości idą właśnie w którymś kierunku. Od tego zależne jest od tego, jaka będzie moja postawa. Jeżeli właśnie moja postawa będzie taka, ja w to zawierzę, że jestem nieudacznikiem, nie poradzę sobie w życiu, nie umiem, mam wiele w ręce, nikt nie będzie ze mnie zadowolony, to automatycznie jako nie, czyli chcielibyśmy tu sobie zrobić nieudacznik, to idąc niżej, nie wiem czy jeszcze widać, ale chyba tak, idąc niżej mamy będę dla wszystkich. Właśnie taki. Czyli będę dla wszystkich nieudacznikiem, bo każdy mnie tak będzie odbierał, ponieważ my automatycznie łączymy najwyższą jakby naszą wartość, która jest właśnie więź z ojcem, akurat w tej sytuacji, to właśnie wtedy zaczynamy to łączyć z innymi ludźmi. I właśnie wtedy się robi gnój, bo wtedy automatycznie my tak podchodzimy do tego właśnie w takiej formie, że no muszę tutaj zawsze uważać, zawsze być ostrożny, zawsze tutaj być grzeczny zawsze, tak, zawsze grzeczny, niezależnie od tego, czy ktoś na to zasługuje, czy nie zasługuje, czy powinien się teraz postawić, czy nie, to jednak powinien być grzeczny, bo przecież wpajano mi tak, tak, że ja jestem bardziej osobą bierną. Nie powinienem wychylać się, bo i tak sobie nie poradzę. I tu właśnie mamy ten aspekt, nie poradzę sobie, tak, czyli będę taki dla wszystkich, nie poradzę sobie. Poradzę sobie. I to, że sobie nie poradzę, zobaczcie, jak można to odnieść do kwestii na przykład zaburzeniowych. Ogromnie. Nie poradzę sobie z tym lękiem. Nie poradzę sobie z tą myślą. Nie poradzę sobie z tym objawem. Nie wyjdę z tego. Nie jestem za słaby. Nie masz szans. Nie ma opcji. To są, tamci to są ludzie silni. To jest tak, jak to się mówi w socjologii w sumie, żeby jak się patrzy przez szybę, widzisz, że tam coś jest, ale ty masz szybę.
To jest tak trochę jakby ktoś ci trzymał loda po drugiej stronie i ty się go starasz lizać, ale przez szybę, bo twoje podejście, twoja postawa jest bierna. I to jest właśnie jedna ścieżka, ona jest bierna, tak? Druga ścieżka jeszcze, której oczywiście nie mieści mi się tutaj, to jest postawa agresywna, czyli rodzi się agresor, rodzi się taka osoba, która, znaczy kształtuje się taka osobowość, która będzie chciała udowadniać za wszelką cenę wszystkim, że ona sobie poradzi, że ona jest właśnie dobra, że ona sobie daje radę. Nawet kosztem tego, żeby znowu pójść w drugą skrajność. To jest właśnie też złe, bo w tej sytuacji właśnie mamy takie wahania. Albo tutaj lewo, albo prawo. Pamiętajmy o tym, że żadna skrajność nie jest dobra. Równoważenie osobowości to jest coś, jakby co jest jakby takim tematem przewodnim dzisiejszego odcinka, równoważenie tej osobowości, żeby starać się integrować różne aspekty psychologiczne, społeczne, socjologiczne i tak dalej, po to, żeby uczyć się integralności osobowości, tak? Czyli żeby ta osobowość po prostu miała jakby takie silne fundamenty, które będą zrównoważone, a nie ciągle lewo, prawo, więc biorąc to pod uwagę, jeżeli mamy tutaj właśnie tą sytuację, że będę taki dla wszystkich, nie poradzę sobie, to co powodują już te postawy? Te postawy, i tutaj muszę już przejść na górę w sumie, czyli hops, te postawy generują zachowania. Zachowania. Jakie zachowania? No jak to, jakie zachowania? Jak to, jak zachowania? Oczywiście, zachowania takie jak unikanie, nieśmiałość, brak pewności siebie, nawet to może doprowadzać do fobii społecznych, tak? To jest jakby też w sumie taki temat, który się będzie z tym łączył i to sobie na pewno gdzieś tutaj też poruszymy. Więc jest tutaj szereg różnych zachowań, które właśnie idą w postawę bierną, tak? W postawę właśnie, która ma pokazać, że ja jestem ten gorszy, ja jestem ten słabszy, ja się tak uważam, jestem szarą myszką, ja jestem szarym kotkiem, tak? Jeśli chodzi o mężczyzn. To w takiej sytuacji ja już automatycznie spisuję sam siebie na straty. Czyli zachowanie, które spisują mnie na straty. Więc jeżeli ja się zachowuję w taki sposób, to osoby, które mają inne usposobienie, inne postawy, albo to wykorzystają, albo będą się temu dziwić. I wtedy właśnie się rodzą pierwsze konflikty, na przykład w szkole, tak? Pod tym kątem, że no tutaj już od razu takie różne aspekty są, że tak naprawdę to ty jesteś właśnie tym kozłem ofiarnym, bo ty się na wszystko godzisz, bo przecież ty sobie nie poradzisz. Więc automatycznie u ciebie nie ma czegoś takiego, żeby się postawić, bo ty sobie nie poradzisz. I to jest właśnie ta jedna grupa osób, którą mamy, która właśnie się uważasz za wieczne ofiary swojego życia. I cały czas, przede wszystkim tutaj, jak dopadają zaburzenia lękowe, to jest dramat dla nich, po prostu oni sobie nie poradzą, bo oni są przecież zbyt słabi, żeby to zrobić. To jest właśnie ten bardzo ważny aspekt, który właśnie się łączy. Dlaczego ludzie mają nawroty? No bo jeżeli twoje postawy się nie zmieniły, to oczywistym jest, że dalej idziesz w tą pewną ścieżkę. Drugi aspekt pod kątem tych zachowań to właśnie będą te osoby, które mają dalej niskie poczucie własnej wartości, ale chcą je sobie nadrobić zawadiakostwem? Nie ma czegoś takiego. Bardziej jakby taką kwestią, że to właśnie oni są tymi, którzy krzywdzą innych. I to jest w sumie coś, co opowiadałem w sumie na ostatnim live, właśnie po poprzednim odcinku, pierwszej części, gdzie właśnie sam jakby doświadczałem i właśnie tej postawy biernej, bo ja właśnie byłem tą osobą, która właśnie miała postawę bierną, nie stawiała się, nie ten, okej, w porządku, tak, możecie mi zrobić krzywdę, tak, no bo ja jestem taki, no bo no to jak mi robić, tak, czy jakby wiesz, automatycznie jakby to już sobie człowiek w to wchodził. I takie osoby również, które chcą ci robić krzywdę, one również mają ogromne braki, ogromne deficyty. One są też bardzo zaburzone pod kątem osobowościowym, ponieważ właśnie one wtedy mają te aspekty, o których jest mowa, pod kątem właśnie robienia innym krzywdy, nabijania się, naśmiewania, gdzieś tam jakby dokarmiania swojego ego, że na przykład, że inni rówieśnicy będą na mnie patrzeć lepiej, będą na mnie patrzeć fajnie, bo ja wtedy jestem szefem, czy jakiejś tam grupy, czy jakimś tam właśnie liderem, więc automatycznie to właśnie sprawi, że zaczynamy doświadczać krzywdy, bólu i te osoby te właśnie krzywdzą, żeby właśnie te braki swoje sobie zrekompensować. Więc tak naprawdę to jest też przykra sprawa. Też pod tym kątem, że
Dlatego właśnie zawsze mówię, że z perspektywy psychologicznej, gdy patrzę, trudno jest komuś jakby dać łatkę, że to jest po prostu chami prostak, tak? To jest po prostu debil, to jest kretyn, to jest tak dalej. Nie wiem, jaką on ma historię. Nie wiem, przez co on się tak zachowuje, nie wiem, jakie ma motywy tych zachowań, więc też trudno jest mi określić, jak ja bym się zachował, być może na jego miejscu, tak? Być może gdyby mnie na przykład ojciec bił kablem, to może by była we mnie taka złość i agresja, że już bym w ziemi siedział, no bo jeszcze przez moje, prawda, arabskie geny, może bym już go zaszlachtował, tak? Więc cholera wie, szczerze mówiąc nie wiem, jak bym się w tej sytuacji zachował, ale wiem jedno, że im więcej mamy krzywdy, tym więcej rośnie nam frustracji. Więc w sytuacji, gdy właśnie mamy takie zachowania, to te zachowania wpływają na cechy. Cechy właśnie osobowości. Czyli cechy osobowości. I to jest właśnie najważniejszy punkt, że od tej pory tak naprawdę, gdy są te cechy osobowości, zaczyna się całe koko dżambo, tak? Czyli pod tym kątem, że jak ja jestem teraz, jak ja na siebie patrzę na podstawie tych postaw, jak ja się zachowuję, jak inni ludzie mnie odbierają i jak ja się czuję od wewnątrz. Czyli to kształtuje moją osobowość. Wtedy ja jestem albo bierny, albo agresywny, albo asertywny, albo bierno-agresywny. To są jakby takie cztery główne postawy, które jakby sobie typujemy. I na podstawie tych zachowań ja kształtuję te cechy osobowości. Czyli gdy mamy te cechy osobowości, my sobie je kształtujemy. Kształtowanie cech. A na podstawie kształtowania cech wchodzimy w pewne ramy. Czyli na przykład jak mamy takie osoby, które... To jest jakby też taki duży w sumie temat. Być może gdzieś tutaj się go da radę zmieścić. Kwestia zaburzeń o osobowości. Mistycznie tak się na to patrzy, jakby to normalnie było, że ktoś mi mówi, że to jest jakaś krowa z Marsa na przykład. No nie. Oczywistym jest, że osobowość będzie zaburzona pod tym kątem, że po prostu moje cechy osobowości na skutek doświadczenia, skutek właśnie całego tego przebiegu, jaki mamy tutaj, będą jak najbardziej nadaktywne. Czyli tutaj właśnie, jeżeli mamy kształtowanie cech, to mamy później wszelkie nadaktywności. Nadaktywności cech. Wrażliwości, ponieważ tutaj właśnie stopień wrażliwości również. Stopień wrażliwości. I znowu kształtowanie dalszych postaw. I koło się toczy. I tak całe życie. Więc tak naprawdę my zawsze opieramy się właśnie na tych wnioskach. Dlatego jeżeli jest mowa o pracy psychologicznej, najważniejsze to właśnie dojście do innych wniosków. Zrozumienie czegoś. Od serca. Nie to, że ktoś ci tak mówi, ty masz to wierzyć jak święta krówka, bo tak w to nie uwierzysz. Tak będziesz tylko powielał dalej swoje schematy i na przykład powiesz, okej, oni mówią, żeby tak zrobić, to ja się wtedy odburzę. Wyszedłem sobie z takich stanów, ale dalej moje postawy są takie. Więc automatycznie ja, jako ta ofiara, nie ma szans, żeby się w to znowu nie wkopać. Czyli właśnie to jest bardzo ważny aspekt, jeśli chodzi o osobowość, a nawroty. A to, co tutaj też jest istotne, to właśnie ten stopień wrażliwości. Teraz, żeby przytoczyć jakiś fajny przykład. Myślę, że najbardziej mogłoby to być pod takim kątem, że na przykład... Może nawet przytoczę coś, co ostatnio miałem w pracy. Na przykład wrażliwość pod kątem odżywiania. Tak? Była taka sytuacja, że na przykład cały czas krytyka była ostra za to, że osoba się źle odżywia. Czyli je za mało, potem je za dużo, potem je nieodpowiednie produkty, potem je znowu inaczej, potem znowu coś tam. Cały czas przypierdziałem się do tego, że oni właśnie jedzą źle. Więc w tej sytuacji, jeżeli cały czas przypierdzielają się do ciebie, że jesz źle, to potem jest taki problem, że właśnie na podstawie tego schematu ty jesteś nadwrażliwy pod tym kątem. Czyli na przykład obca osoba, neutralna kompletnie, nie łączy się w ogóle z tobą, nie wie nic o tobie, po prostu coś przytoczy ci o jedzeniu, coś ci powie o jedzeniu, ty automatycznie wpadasz w furię, wpadasz w szał, wpadasz w złość, agresja.
też bardzo ważny aspekt, tak? Agresja. Tutaj też sporo jest też jedrzego tutaj nieścisłości. Dużo osób właśnie ma z tym problem. Że tak naprawdę opieracie się na tym, że ja nie mam prawa czuć tej agresji, jak ja czuję jakąś agresję, to jestem chory, psychicznie robię sobie testy na agresję, cuda, wianki, nie wiadomo co, a tak naprawdę cały czas jesteście wkurzani, cały czas nie akceptujecie siebie, nie akceptujecie swoich właśnie tutaj objawów, obaw, myśli, czegokolwiek, ciągle jakby macie powody do tej agresji, ale dziwicie się, że ta agresja jest z wami. To jest właśnie ten aspekt. Czyli stopień wrażliwości wzrasta wraz z tym, jak skrajnie podchodzicie do czegoś. Czyli stopień wrażliwości idzie w górę, jeżeli skrajność pod jakimś kątem również idzie w górę. Dlatego właśnie równoważenie osobowości opiera się na tym, żeby móc te właśnie cechy osobowe właśnie równoważyć, czyli te cechy, które właśnie poszły tak w górę, wywindowały w górę, spychać je w dół. To jest jakby w najprostszej formie, jakby tutaj, jakby mógł osobiście wytłumaczyć, czym jest zaburzenie osobowości jakiekolwiek. Anka statyczna, tak, na przykład borderline, zależna, neurotyczna, unikająca, to są nazwy. Naprawdę dużo osób opiera się na tym, jak ty już słyszysz taką nazwę, to rany boskie. To ja już jestem w ogóle stracony, to już w ogóle dramat, ja już z tego nie wyjdę, koniec, kropka, nie, to już mnie zabierajcie do tworków, do psychiatryka, gdziekolwiek, bo ja się nie nadaję do społeczeństwa, bo jestem niebezpieczny. I tu właśnie jest główny problem, tak? Czy tak naprawdę w takiej sytuacji wy automatycznie opieracie się na nazwach, które są tak naprawdę wprowadzone do psychiatrii z jednej głównej przyczyny, żeby po prostu te cechy osobowości, te zlepki cech osobowości, które mamy, móc ubrać w jakieś boksy, czyli jakby w jakieś pudła, żeby po prostu dla psychoterapeuty, dla psychiatry, żeby im było prościej po prostu móc określić, kto ma jaką osobowość na ten moment. To jest właśnie najważniejsze, na ten moment. Nie tak, że już tak musicie mieć na koniec, już w ogóle nic jakby tutaj nie jest do zmiany i tak dalej, bo wszystko jest do zmiany właśnie na podstawie tego mechanizmu, o którym wspomniałem wcześniej, czyli właśnie neuroplastyczności. Ja osobiście znam osobę, która miała borderline, bardzo silny borderline, obecnie ma, on jest tak malutki, że tak naprawdę aż trudno mi jest uwierzyć, że ona miała kiedykolwiek borderline. Więc tak naprawdę tutaj to mi pokazało najwięcej w sumie, jeśli chodzi o to, że tak naprawdę są osoby, które po prostu potrafią się tak zawziąć i też jakby dużo właśnie wynieść i właśnie te wnioski. To jest w sumie słowo klucz. Obserwacja również swoich zachowań, czyli obserwacja i wnioski. I to jest w sumie najważniejsze, to chciałbym, żebyście sobie mogli wynieść z tej sesji, z tej, no tak, w sumie jest to jakby też jakaś tam sesja, z tego live'a pod kątem osobowości. W jaki sposób osobowość ma wpływ na wywoływanie nawrotów? Wasze zachowanie na podstawie obserwacji, doświadczeń, wasze wnioski z tego. Wasze wnioski kształtują dalej przekonania, postawy, zachowania, cechy osobowości, kształtowanie cech, nadaktywność cech, stopień wrażliwości. Tak? Czyli jeżeli miałbym to tak ująć ogólnie, jakbyśmy to sobie mogli do tych aspektów podejść, to właśnie to jest właśnie najważniejsze, czyli równoważenie tej osobowości. Praca nad tym, żebym ja dochodził do innych wniosków, żebym mógł identyfikować, gdzie jestem skrajny, pod jakim kątem widzę swoją skrajność i wtedy staram się patrzeć na to inaczej, właśnie, czy to właśnie na podstawie różnych narzędzi psychologicznych, czy na przykład na podstawie pracy z terapeutą, psychiatrą to raczej nie, no bo on to tam jest głównie od leków, ale ogólnie praca właśnie z psychoterapeutą, a przede wszystkim z samym sobą. Bo to jest właśnie to, co jest wbijane ludziom do głów od dawna, że osobowość to jest w ogóle taki mistyczny boks, tak? Który tak naprawdę nie macie żadnego wpływu na to, już ją macie, już jesteście skazani na to. Dziękuję, do widzenia. Gdyby tak było, ja również bym nie mógł wprowadzić zmian w swojej osobowości. Wiktor by również nie mógł wprowadzić tych zmian. Masa innych osób też by nie mogła wprowadzić tych zmian, a przede wszystkim osoba właśnie z borderline, która dla mnie jakby ta osobowość jest jedną z cięższych
z tego względu, że tam jest ogromnie dużo skrajnych zachowań. Jeżeli ona dała radę, o właśnie, aż się dla zaakcentowania, aż flamaster jakby to chciał zaznaczyć, jeśli ona dała radę, to wy też. Także to jest właśnie najważniejsze, tak? Jeśli chodzi o osobowość, jeśli ona dała radę, to wy też. I biorąc pod uwagę, jako taki jakby pierwszy nasz model, to się chciałem wam dzisiaj przedstawić, to jest właśnie to. Zrozumienie tego, że wnioski. Jakie wnioski były? Wtedy były takie wnioski, teraz mogą być inne wnioski. Nie musicie ciągle jechać na autopilotach. Autopilota już trzeba zaakceptować, przyjąć je, ale później możecie naprowadzać się na inne tory. Na podstawie tego, że myśli i emocje to jest jakby wasz statek, a wy jesteście sterem. To jest coś, co w ogóle trzeba zrozumieć na samym starcie, dlatego właśnie te pierwsze filmy, które mamy, najczęstsze błędy, czyli właśnie ta seria moja od startu również jest właśnie ważna, żebyście mogli sobie to lepiej pojąć. To akurat kieruję do osób nowych, które jakby są tutaj jakby teraz z nami, albo będą później oglądały tego live'a. Więc to jest jakby ten pierwszy taki model. Wtoczymy sobie oczywiście również jeszcze parę różnych przykładów i mnie właśnie chciałem właśnie poruszyć te kwestie odnośnie osobowości pod tym kątem. Żebyście zrozumieli, że to naprawdę osobowość jest tylko i wyłącznie częścią nas. To są cechy osobowości. Te cechy idą w górę, idą w dół. Jeżeli na przykład, i tutaj właśnie miałem przytoczyć przykłady z fobii społecznej. Nim to zrobię, napiję się szejka. Gorąco, upalnie, strasznie. Tak więc, jeżeli mamy takie sytuacje, że jestem nieudacznikiem, czyli sobie nie poradzę, to w tej sytuacji jestem znacznie, ale to znacznie bardziej wrażliwy na opinie innych ludzi. I biorąc to pod uwagę, jeżeli jestem znacznie bardziej wrażliwy na opinie innych ludzi, to spowoduje, że jak będę miał gdzieś iść, coś załatwić, pójść, spotkać się, będę miał ludzi wokół siebie, będę myślał o tym, jak oni mnie odbierają. I takim pierwszym aspektem, który jest właśnie ważny pod kątem fobii społecznej, a to jest bardzo duży aspekt osobowościowy, dlatego myślę, że akurat ten przykład się tutaj fajnie wkomponuje, to jest właśnie najważniejszą rzeczą jest zrozumienie, dlaczego ja mam się przejmować tym, co ktoś o mnie myśli. Dlaczego? Jakie jest jakby... I w sumie to jest pytanie, które bym wam zadał teraz. My to sobie po prostu troszkę inaczej zrobimy. To już usunę, żeby nie było, że po prostu znowu tego miejsca nie ma. To naprawdę trzeba rozważyć sprzedaż tego Bentleya i inwestycja w lepszą tablicę. No, trudno, no, trochę biednieje, no, ale trudno. Czego się nie robi do społeczności, nie? Denka będzie tam kiedyś, tam dobra, no jakoś się to przeżyje. Dobra, zainwestujemy w to. Tablicę. Tak więc, co my tam mamy? Jeszcze nic nie mamy. Opierdziela się widzę dzisiaj. Nie, dobra. Nie, bo to jest od tego. M-Hill, echo nerwicowe to będzie trzecia część. W trzeciej części właśnie będziemy sobie rozmawiali o echu. Echu właśnie zaburzeniowe. Tak więc to będzie wtedy. Mateusz Kajowski. No wiesz, tobie może tylko cieszyć, tak? Jeżeli oglądałeś, a już nie chcesz oglądać, to oczywiście bardzo się cieszę, że mogłem ci pomóc wspólnie tutaj z nami wszystkimi i bardzo się cieszę, że już sobie z tego wyszedłeś. Także trzymaj się i właśnie pamiętaj również o tych aspektach osobowościowych ogólnie na przyszłość. Maximal Energy. W sumie racja, no. W sumie kto wie, czy tego nie rozważy, żeby też jakby było czytelniej może dla was, tak? Że ogólnie jestem trochę starszej daty, ja ogólnie wolę
pisać, bo to już w sumie te komputery, komórki, cały czas się w tym siedzi, to chociaż trochę odpoczywam. Już teraz też się patrzę w ekran, ale jednak wiesz, jestem trochę też tam. Dajcie spokój, żadne zrzutki na tablicę, przecież to nie jest koszt kolosalny. Bruno jest teraz akurat z rodzinką, się tam bawią. Tak, jest echo zaburzenia, jest w tym, jest na SoundCloud albo na Spotify tam w pogadankach. Ponawiam pytanie, dlaczego macie się przejmować opinią innych ludzi? Co byście tu dali? To w sumie, a nie, dobra, to w sumie wystawić. Oczywiście, że tak, ale nim będziemy tacy cwani i zrozumiemy to, że nie powinniśmy się przejmować, to jaki jest motyw tego, jaki jest jakby, co nas przekonuje, żeby przejmować się opinią innych ludzi? Chęć bycia najlepszym, uznanie. Okej, dobrze. Super, a w sumie to jednak usunę, bo to trochę mnie rozprasza. Mam nadzieję, że ta pierwsza część, którą sobie poruszyliśmy, była dla was zrozumiała. Co tam było? Ślepy ciebie jestem. Wypiłem tylko dwie szklaneczki whisky, kurczę, bez przesady. A właśnie, rywali. Uznanie. Uznanie, tak jest. Dopasowanie się, tak jest. Tak, co jeszcze mamy? Niska samoocena, tak przed odrzuceniem. Zgadza się. Niska samoocena też, tak. Czyli już tutaj mamy pewien schemacik, tak? Który jest ważny. Ponieważ kiedy chcemy to wszystko osiągnąć? Tak przed odrzuceniem, samotnością, dokładnie. Slash. Samotnością. Tak jest. Kompleksy, chęć być akceptowanym. Super, świetnie. Widzę, że już pomysłów macie całą czapkę. Chęć akceptacji. I co wam się nasuwa, kiedy patrzycie sobie na tą listę? Uznanie, dopasowanie się, niska samoocena, strach przed odrzuceniem lub samotnością, kompleksy i chęć akceptacji. Jaka osoba będzie miała takie motywy? Jak myślicie, jakbyśmy to sobie mieli tak jakby fajnie podsumować do tej pory, to jaka osoba by mogła mieć właśnie taki motyw? Tak. Poczucie ważności, ale to jest jakby tutaj w sumie przy uznaniu. Przede wszystkim tak jak w sumie to się właśnie teraz fajnie łączy z tym, co powiedziałem wcześniej. Bierność. Jeżeli jestem bierny, to wtedy ja uważam, że jestem gorszy od kogoś. Czyli w sumie to wszystko, byśmy sobie mogli, równa się. Równa się. Bierność. Poczucie gorszości. I przede wszystkim brak. To uznał w sumie, że to jest taki troszkę brak istnienia dla siebie w swoim własnym życiu. Brak istnienia. Istnienia dla siebie.
Właśnie to, co chyba już przytaczałem, albo nie. W zeszłym miesiącu, kiedy w sumie mieliśmy poprzedni odcinek, poruszałem chyba ten temat, że było takie fajne badanie psychologiczne, które właśnie wykazało, że osoba właśnie, która ma niskie poczucie własnej wartości i tak dalej, narysowałaby siebie gdzieś tam w ogóle z tyłu, za kartką, zupełnie gdzieś gdzie jej nie ma, gdzie jest niezauważalna. A w sytuacji, gdy mamy właśnie taki aspekt, gdzie właśnie ta pewność siebie i tak dalej, to my wtedy powinniśmy narysować siebie gdzieś w jakimś miejscu, niekoniecznie w sumie w środku, bo jeśli rysujemy siebie w środku, to też może być jakiś tam aspekt arogancji i tak dalej, że jakby jestem wyżej nad nimi, albo zawsze wszyscy muszą być jakby mną zainteresowani. A też nie o to chodzi, tylko chodzi tu o to, żeby tak naprawdę zrównoważyć sobie podejście, które mam do mnie samego. I to jest właśnie bardzo ważny aspekt i to jest coś, co sobie pociągniemy właśnie pod kątem fobii społecznej, ponieważ zauważmy, że w fobii społecznej człowiek startuje zupełnie z dna. Ja jestem nikim, jestem zerem, ja muszę tutaj prosić się... No popatrzcie, ja teraz, skoro jestem zerem i nikim, to ja muszę prosić się o uznanie innych, muszę dopasowywać się do kogoś, muszę mieć... Znaczy, mam niską samoocenę właśnie przez to, mam też strach przed odrzuceniem, czyli ja się muszę bać tego, że ktoś mnie odrzuci i muszę się również bać tego, że nigdy nikim nie będę, nikogo sobie nie znajdę, bo właśnie jestem niedostatecznie dobry. Mam również kompleksy, no bo oczywiście mam pewne braki, no skoro jestem nikim, no to jakby siłą rzeczy. Chęć akceptacji, mam chęć akceptacji, bo od razu z góry zakładam, że mnie nie zaakceptują. No zobaczcie, to jest po prostu rozpacz. To jest rozpaczliwa walka o uwagę. I to jest właśnie najważniejszy w sumie aspekt pod tym kątem, że osoba, która właśnie cierpi na fobię społeczną, ona w ogóle stawia się zupełnie jako dno, jako zero, jako nic. I z takiej stopy my chcemy to wszystko budować. Na przykład przychodzi wtedy taka osoba, która uważa, że jej od środka praktycznie nie ma. Ona musi cały czas dostosowywać się do innych ludzi. I mówi o tym, ona się chce odburzać, ona chce to wszystko zrozumieć i tak naprawdę czemu jej to nie wychodzi, skoro ona na przykład akceptuje, ignoruje i tak dalej. Czemu jej to nie wychodzi? No właśnie temu, bo ciebie nie ma w środku. Bo ty nie postrzegasz siebie jako ktoś od wewnątrz. Ty cały czas uważasz, że jesteś nikim. Więc w efekcie tak też postrzegasz sytuacje społeczne, tak też postrzegasz swoje życie, tak też przede wszystkim traktujesz siebie, czyli nie masz zupełnie żadnego szacunku do siebie i to właśnie sprawia, że jest problem. I to się łączy z czym? Z postawą przyjacielską, gdzie tak naprawdę człowiek zaczyna siebie akceptować, zaczyna siebie dostrzegać. Więc w ogóle taki pierwszy aspekt, żeby wszystkiego tego gówna się pozbyć, to jest w ogóle podejście też takie, że ja powinienem raz, że siebie szanować, ale żeby siebie szanować, ja w ogóle najpierw muszę siebie dostrzec, ja jestem kimś, ja jestem jakąś osobą. Tak jak powiedziałem już kiedyś, to nie chodzi o to, że teraz mam być nie wiadomo kim, pępkiem świata jakby nie wiadomo kim, tylko tak naprawdę ja jestem kimś jako człowiek, ja coś sobą reprezentuję, już samym faktem, że jestem, nie muszę nikomu nic udowadniać, nie muszę prosić się o żadne uznanie. To niech ludzie, jeśli sami uważają, że chcą mnie uznać, niech mnie uznają, jeśli nie, to nie. Po co ja mam się o to prosić? Proszą się ci, którzy uważają, że są nikim. I to jest właśnie bardzo ważny aspekt. To wszystko robi osoba, która uważa sama siebie za nic. I to jest coś, co jest mi też bardzo blisko, bo tam lata temu sam tak uważałem, tak, odnośnie swojej osoby, że tak, ani się nie umiem wysłowić, bo przecież tukałem jak kormoran, ani się też wstydziłem się ludzi, świata, załatwiania spraw, wyręczałem się ludźmi, no to kim ja byłem i co ja sobą reprezentowałem od wewnątrz? Nic. Właśnie pod tym kątem nic. I to jest właśnie... Kto się mnie prosił? No. Właśnie o to chodzi, że właśnie to jest to, co właśnie warto zrozumieć, że jeżeli my chcemy budować siebie od wewnątrz, to my właśnie musimy zrozumieć to, że my nie musimy się nic prosić. Robimy swoje, ktoś to uznaje fajnie, ktoś tego nie uznaje trudno, ktoś chce to wziąć, to weźmie, ktoś nie chce wziąć, to tego nie weźmie. To jest w sumie coś, co też zaobserwowałem na przykład po takim czymś, że teraz
youtuberzy i tak dalej, zawsze mówią, zostaw łapkę w górę, udostępnij, zasubskrybuj, dopraszamy się uwagę. Po co? Jeżeli ktoś chce, to to zrobi sam, z własnej woli. Dlaczego ja mam gdzieś tam pisać albo mówić, ej, weź zasubskrybuj jakby ten kanał, weź sobie, polub sobie to wideo. Nie, ja nie chcę, żeby to było sztuczne. Niech każdy robi, co uważa, niech każdy uznaje to albo nie uznaje i to jest jego wola, jego pełna, wolna ręka. To właśnie coś, co zrozumiałem po latach, kiedy mamy to całe bagno, które ciągle, mamy ciągle pełno ludzi, doprasza się uwagę, zobacz, jaki jestem piękny, jaki jestem fajny i co ja robię, czego ja nie robię, tu zrób to, zrób tamto. Ciągle jakby taki call to action. Po co? Czy ludzie sami nie mogą po prostu zadecydować o tym, czy coś uznają, czy nie? I to jest właśnie bardzo, bardzo ważne w tym wszystkim, tak? Żeby właśnie przestań być żebrakiem, rób swoje, prezentuj siebie, dawaj siebie, ktoś to doceni, to fajnie, ktoś tego nie doceni, trudno. Nie dbam o to. Ja robię swoje, ja robię to, co jest zgodne ze mną i wtedy mamy właśnie ten aspekt, że jeżeli to jest zgodne ze mną, to wtedy ja jestem kimś dla siebie. Ludzie mogą po mnie jechać, mogą myśleć, że jestem nikim, że w ogóle nic nie reprezentuję, mogą mnie krzywdzić, tak, gdzieś tam jakby... A właśnie, i tu już mamy właśnie ten aspekt, wtedy ciebie nie krzywdzą, bo ty robisz swoje, ty już odnalazłeś jakby swoje jestestwo, odnalazłeś swoją tożsamość, utożsamiłeś się z czymś i jesteś kimś od wewnątrz, nie dla innych. Nie mówimy tutaj o tym, że na przykład ty musisz teraz zrobić kursy, tu takie szkoły, nie wiadomo jakie, żebym ja się poczuł, że jestem kimś. Nie. W żadnym razie wszystko, co robię obok, to sobie robię obok, również po to, żeby na przykład poszerzyć sobie wiedzę, żeby mieć tam wyższe kwalifikacje itd., itd. Ale nie jest mi to potrzebne do tego, żebym ja się uznał, że jestem kimś wyższym, kimś ważniejszym. Ja już znam ogrom osób typu właśnie profesorzy, doktorzy itd., itd., którzy są po prostu buractwem, tak? I w porównaniu z ludźmi, którzy są prości, którzy nie mają żadnych tytułów, zachowują się strasznie źle. Ten ich poziom, który reprezentują, jest znacznie niższy niż to, co rzekomo mają w papierach. Także to jest bardzo ważne, żeby tak naprawdę, żeby nikt z was nie czuł się w taki sposób, że ja muszę teraz wiecznie udowadniać światu, co to ja nie jestem, kim to ja nie jestem i ciągle prosić się właśnie o uwagę. Więc właśnie to jest cała sprawa główna, że tak naprawdę, że jak ty wiesz, kim jesteś, to wiesz, ty to czujesz od wewnątrz, ty robisz swoje, informujesz oczywiście o tym, co robisz, ktoś chce, weźmie, ktoś nie chce, nie weźmie, jego sprawa, ty robisz swoje, ty masz swoją tożsamość. I to jest właśnie to, co się jakby tutaj łączy z tym wszystkim, że tak naprawdę musi mieć człowiek swoją własną tożsamość, która nie jest oparta tylko na tym, jak mnie ludzie postrzegają i co o mnie myślą. To jest właśnie bardzo, bardzo ważny aspekt, tak? Więc to jest to. No i co? I może tak również właśnie pod kątem tego, jaka będzie prewencja, pod kątem właśnie tych elementów, które mamy tutaj, uznanie na przykład, tak? Czyli jaka będzie prewencja, żebym nie doszukiwał się ciągle o uznanie? Uznaj siebie. Tu już właśnie chyba czas na czerwień. Uznaj siebie. Uznaj sam siebie. Uznaj sam siebie. Bądź sobie wdzięcznym. Za to, jak żyjesz. No tutaj na przykład prosty przykład. Ja osobiście jestem sam sobie wdzięczny, że nie zbłądziłem pod tym kątem, że na przykład nie biorę narkotyków, nie robię jakichś dziwnych rzeczy, nie biorę udziału w jakichś ryzykownych akcjach, które na starość jakby mogę za to beknąć. Nie prosiłem się również o uwagę ludzi w takim stopniu nigdy, żeby na przykład gdzieś tam wyrządzać komuś krzywdę, na skutek czego mogę również trafić do więzienia. Więc naprawdę za to jestem sam sobie wdzięczny, że poszedłem inną drogą. I to czy ktoś tak uważa, czy nie uważa, nie dbam o to. Możesz tak uważać,
Możesz też tak nie uważać. To jest właśnie ta mentalność, o którą tu chodzi. Robisz swoje, jesteś sam sobie wdzięczny za coś. To również sprawia, że budujesz sobie postawę przyjacielską. To jest po prostu coś, co jest, myślę, ważną prewencją. Kolejna sprawa, dopasowanie się. Dopasowanie się. Po co? Stwórz własny trend. Stwórz coś swojego. Czyli zacznij tworzyć. Zacznij tworzyć. Tak naprawdę w sumie tutaj mogę się odnieść do Wiktora i do mnie. My nigdy w życiu nie chcieliśmy się dopasowywać do nikogo. My chcieliśmy po prostu robić to, co czujemy od serca. Zawsze tak było i myślę, że już tak będzie w sumie, bo nadal nie widzę żadnego sensu gdzieś tam szufladkowania się w taki sposób, że teraz jestem wielki pan psycholog, skończysz to, skończysz tamto, to wielki pan doktor, wielki pan magister. Nie identyfikuję się z tym. Mając taki tytuł, masz ten tytuł, nie masz tego tytułu, to jest tylko tytuł. On dla mnie nic nie znaczy, jeśli chodzi o samą kwestię tego, jaki ja jestem sam dla siebie. Więc tak naprawdę to jest też ważne, że akurat jeśli chodzi o nas, to my zawsze w sumie szliśmy w taką stronę, że tak, nie wchodzimy nikomu w drogę, z nikim nie prowadzimy żadnych wojen, robimy swoje, prezentujemy coś od serca, idziemy zupełnie w naszą własną stronę, bo to jest coś, co my czujemy najlepiej. Teraz ja akurat poszedłem bardziej swoją, on bardziej swoją, ale też robimy rzeczy wspólne i to jest też fajne. I jakby uważam, że na tym też opiera się przyjaźń, że nawet jeśli masz inne ścieżki z drugą osobą pod jakimś tam kątem, to też macie wspólne i też możecie się spotkać, możecie się odezwać. Nawet tak jak jest u nas, my potrafimy się odezwać do siebie nawet po 6 miesiącach i nikt nie ma o to żadnego żalu, bo na przykład tam jakby życie przycisnęło, nie było czasu, cokolwiek, co by to nie było, czy nawet nie chciało się odezwać, w porządku. My jesteśmy zawsze dla siebie jako przyjaciele, wspieramy siebie, nawet jeśli są jakieś spory, zawsze je ze sobą rozwiązujemy. I to jest coś, co ja uważam za piękną rzecz, że tak naprawdę to jest właśnie ta przyjaźń taka, którą się czuję, pod tym kątem, że to nie jest takie sztuczne, że my tutaj wszędzie gdzieś tam razem, to, tamto, jak jakaś para, chcę tam kiedyś właśnie takie kolarze były śmieszne, tylko tak naprawdę jest taka przyjaźń, bardziej taka braterska przyjaźń. Ja bym się jak rzucił za nim w ogień, być może on za mnie też, nie wiem. Ale jakby to jest coś, co, że właśnie jest ten wzajemny szacunek dla siebie nawzajem i tyle, niezależnie od tego, w co się idzie. Więc tak naprawdę zacznij tworzyć, rób coś swojego. Nie idź w to, że ja muszę teraz się dopasować pod coś. Po co masz się dopasowywać? Niech inni, jeśli chcą, pójdą za tobą. Niech inni, jeśli chcą, dopasują się do ciebie. Albo niech inni zaczną też tworzyć coś innego. Żaden problem. Ty robisz swoje, ty dbasz o siebie pod tym kątem, że ty właśnie masz swoją tożsamość od wewnątrz. I to jest coś, co jakby tutaj myślę, że jest ważne. Czyli dopasowanie się, jaka kontra, zacznij tworzyć, bądź indywidualny. Bądź indywidualny. Więc to mamy. Pod tym mamy co? Niska samoocena. Co zrobić, żeby była wyższa samoocena? No właśnie przede wszystkim to, co już tutaj powiedziano wcześniej. Najpierw musisz w ogóle zauważyć sam siebie, że ty jesteś kimś. Niezależnie od tego, co robisz, jak robisz i tak dalej, jesteś już kimś sam w sobie. To jest ważne. I druga rzecz, to jest też istotna pod kątem właśnie niskiej samooceny, to przede wszystkim takie podejście w sumie, że teraz jest niska, tak? Ja sobie również mogę pozwolić na to, że na ten moment jest niska, ale na przykład staram się, żeby była wyższa, coś tam sobie robię, bez presji, bez stresu, po prostu mówię sobie, dobra, to teraz tak mam, okej, w porządku. Czyli akceptuję coś. To jest też jakby ważny taki aspekt. Zaakceptuj, by rozwijać, a nie zmieniać. Ważna rzecz, której w sumie też dużo opowiadam w ostatnim czasie, że tak naprawdę najpierw trzeba coś zaakceptować. Czyli jeżeli ja mam jakąś sobie cechę, jeżeli ja mam właśnie jakąś taką cechę, którą w sobie, no jakby nie lubię jej w sobie, tak? Chciałbym ją zmienić. To jeżeli ja startuję z takiego pułapu, że ja chcę zmienić sobie tą cechę,
to automatycznie wtedy ja sam siebie nie akceptuję. Czyli ja już automatycznie znowu uważam, że teraz jestem jeszcze nie, jeszcze jestem nikim, jeszcze nic nie oznaczam, jeszcze mnie nie ma. Dopiero jak to zmieni, to będę kimś. Albo tak jak właśnie mają osoby często, jeszcze jestem nikim, dopiero jak coś tam osiągnę, to będę kimś. Dopiero jak coś zrobię, to będę kimś. Dopiero jak będę miał uznanie. Dopiero jak będę dopasowany. Dopiero jak będę z kimś i będę wiedział, że ta osoba będzie ze mną. Dopiero wtedy jestem kimś. Nie warunkuj sobie tak, bo jeżeli tak sobie warunkujesz, to cały czas zataczysz koło. I to jest właśnie bardzo ważne pod kątem zarówno fobii społecznej, jak i również ogólnie. Nie może być tak, że ty cały czas traktujesz siebie jak nic i ciągle jakby robisz sobie wyrzuty sumienia o różne kwestie, bo jeszcze nie jesteś tam, gdzie być powinieneś. W ogóle usuń ze słownika te dwa słowa, powinienem, nie powinienem. Jak będziesz, to będziesz, teraz jeszcze ci tam nie ma i okej. Czy jakby to jest też ważne, żeby w ogóle nie łatkować się tak pod tym kątem, a właśnie zaakceptuj, by rozwinąć. Czyli na przykład na ten moment, na przykład, dajmy nawet tutaj ten przykład, niska samoocena. Na ten moment mam niską samoocenę, okej. Przyjmuję to, że teraz jeszcze mam niską samoocenę, jednak pracuję sobie nad tym na spokojnie, powolutku, w swoim tempie, w swój sposób i tak dalej, po to, żeby ją sobie zwiększyć, ale akceptuję to, że teraz mam niską. Nie jadę siebie za to, że mam niską, nie uważam, że jestem debilem, zły i tak dalej, straszny, nieudacznik i tak dalej, bo mam niską samoocenę, okej, teraz mam niską, w porządku, widocznie tak mnie ukształtowało życie, okej, ale zawsze mogę ją sobie zwiększyć i to jest właśnie to, otwarta furtka w głowie. Czyli tutaj też mamy taki ważny aspekt. Otwórz sobie furtkę w głowie. Pozostaw ją zawsze otwartą. Nigdy sobie nie zamykaj, nigdy nie mów sobie, że nie, teraz siebie nie akceptuję, nie mogę być taki. Bądź jaki jesteś póki co i pracuj nad tym, żeby stawać się taką wersją siebie, jaką chcesz. Ale nie pod takim kątem, że właśnie ten pseudo-rozwój osobisty, że muszę teraz nie wiadomo co robić, jakieś ramy wchodzić, kombinować, machloje robić, jakieś przekręty, być biznesmenem i tak dalej. Nie, nie, nie. W żadnym razie. Bądź sobą, rób to, co jest zgodne z twoją duszą, z twoją osobą. Rozwijaj się pod tym kątem, który chcesz i zawsze akceptuj swoje jeszcze słabsze strony, zawsze akceptuj swój obecny stan, w którym jesteś, zawsze akceptuj siebie jako człowieka. Nigdy nie neguj tego, jaki jesteś. To jest, myślę, bardzo ważne pod tym kątem. Strach przed odrzuceniem, samotnością. No tutaj, jeśli chodzi o strach przed odrzuceniem, samotnością, kiedyś nagrywałem taki odcinek pogadanek. Znajdziecie sobie na Spotify albo SoundCloudzie. To będzie pogadanka, nie pamiętam, która. W sumie, no właśnie, miałem też numer, ale naprawdę nie wiem, która. Chyba jej, może 11 odcinek, naprawdę nie jestem pewny, gdzie tłumaczyłem kwestię zaburzenia samotności. Więc jeżeli ktoś ma z tym problem, to jak najbardziej możecie sobie tam właśnie tego posłuchać. A mówiąc tutaj, pod kątem właśnie tematu, który mamy, strach przed odrzuceniem. Odwróć sobie troszkę lustro. Podejdź sobie troszkę do tej kwestii w taki sposób. A dlaczego to nie jest tak, że inna osoba się martwi o to, że ja ją odrzucę? Dlaczego zawsze musimy iść w jedną stronę? Dlaczego nie w drugą stronę? Skąd jakby mam to w głowie, że to zawsze to ja będę tą osobą, którą będą odrzucać, a nie w drugą stronę? To właśnie ktoś się będzie bał, że odrzucę ich. Ja to się też coś, czego uczy na przykład taka sytuacja w życiu, jak na przykład ojciec czy matka traktowali cię źle. Później z wiekiem rozumieją gdzieś tam swoje błędy, ale przede wszystkim chcą w spokoju sobie odejść. Starają się o twoje względy i właśnie wtedy oni się starają gdzieś tam jakby ten kontakt z tobą zdobyć, ale przez te wszystkie krzywdy, żale i tak dalej nie chcesz. I wtedy się odwraca rola. Wtedy to, gdy ty właśnie starałeś lub starałaś się zdobyć ich uznanie, czyli być czy nie być odrzuconym, wtedy to ty odrzucasz ich. To jest właśnie ten aspekt, który jest tutaj też ważny, żeby zrozumieć to, że tak naprawdę ty jako człowiek również możesz kogoś odrzucić. Ty również masz prawo do tego, żeby czegoś nie zaakceptować. Również masz prawo, żeby w każdym jakby tutaj, w każdym aspekcie móc podjąć własną decyzję, a nie od razu biernie idę w to, bo tak jest, no to tak jest, no bo tak mówię, no to tak mówię. Nie,
Właśnie nie. Zawalcz o swoje życie. Bądź właśnie swoim własnym lwem, swoim guru, tak? A nie, żeby to inni ludzie ciągle musieli cię spychać w różne kwestie. Więc tak naprawdę jest to bardzo ważne. Jest to bardzo ważne pod tym kątem, żeby właśnie tutaj też wziąć to pod uwagę, że czemu to zawsze ja mam być odrzucany, a może to właśnie ja kogoś odrzucę w przyszłości, może to właśnie ktoś się będzie o to bał też. Czemu ja mam cały czas patrzeć właśnie tutaj jedna stronie? Szarość w życiu to jest właśnie to równoważenie skrajności. Takie podejścia są skrajne, tak? Czyli jeżeli przed widzisz, że idziesz hop, tylko w jedną stronę, nie rozważasz tego, że mógłby coś w drugą stronę, to właśnie to jest ta skrajność, o której jest mowa. Więc nad tym właśnie chcemy sobie popracować, żeby tych skrajności nie było. Znaczy, jakby to jest istotne. Kolejna rzecz, w sumie tutaj co by tu pisać? Odwróć lustro, znaczy odwróć lustro, w sumie tak. Odwróć lustro, dostrzeż siebie. Wiem, że to może brzmi jako takie coachingowe banały, ale to akurat nie jest banał. Bo to są tak naprawdę takie stwierdzenia, które właśnie staram się rozwinąć, żebyście mogli sobie to lepiej zrozumieć, że to w żadnym razie nie jest tak, że ja mówię, dobra, odwróć lustro, dostrzeż siebie, możesz wszystko, idź przez życie. Tak? Tylko bardziej to są takie hasła, które mają troszkę w głowie zrobić takie bulgotania jak w kotle, tak, że o, coś tam może, coś tam się ugotuje, może ta zupa odmrzeniowa jednak wyjdzie. Że może jednak coś tam się ruszy, może jakby teraz wrzucimy sobie na palnik numer 6, żeby te wszystkie elementy, które już mamy w głowie, mogły się trochę lepiej pogotować i żeby ten smak tej zupki naprawdę fajny wyszedł, żeby nas właśnie mógł tutaj satysfakcjonować. Kurczę, ja naprawdę to powiedziałem, bo jednak dwie szklaneczki whisky to było jednak za dużo. Aczkolwiek kiedyś było tam w planach. Było w planach, żebyśmy wspólnie właśnie z Wiktorem stworzyli taki może kanał albo po prostu taki sub serię Gotuj z Dziwowikiem, gdzie my właśnie będziemy... Oczywiście to by było bardzo humorystyczne podejście, tworzenie potraw odburzeniowych, tak? Czy jakby kolejna odnoga odburzania. Oczywiście, że można, Gabriela Urbaniak. Oczywiście, że można. Wszystko można zmienić. I to nie z tego względu, że to jest po prostu takie coachingowe pierdolero, tylko tak naprawdę właśnie osobowość jest plastyczna i to, co ty robisz, właśnie do jakich wniosków dochodzisz, jak działasz, to wtedy jak najbardziej te zmiany następują. Więc tak naprawdę to jest właśnie to, o czym mówię, że dawniej tak uważano. Psychoterapeuci też nie aktualizują sobie wiedzy, zresztą też nie każdy chce, tak jak w każdym jednym zawodzie, więc tak naprawdę to akurat nie jest zbyt dziwne. Czyli to mamy, potem mamy kompleksy. Jak pozbyć się kompleksu, bo to jest też jakby taki duży aspekt, również pod kątem razy osobowości, a dwa, że również pod kątem fobii społecznej na przykład, tak? Bo jakby się chce się jakby na tym bardziej skupić. Przede wszystkim, jeżeli masz kompleksy, dostrzeż również to, że to jest trochę jakby taki yin-yang. Są pewne rzeczy, które masz fajne w sobie, są pewne rzeczy, które są, które uważasz, że mogłyby być lepsze lub mogłyby być do poprawy. To jest jedna rzecz. I tak naprawdę wszędzie, w każdym aspekcie natury mamy yin i yang. Czyli mamy jakby dobro i zło, tak? Mamy coś, co jest fajne, coś, co nie jest tak fajne. I to jakby sprawia, że życie jest kompletne. Człowiek również jest kompletny, gdy jest właśnie yin-yang. I teraz biorąc to pod uwagę, yin-yangiem jest również takie podejście w sumie, które jest prawdą, że tak naprawdę w sytuacji, gdy komuś się coś tobie nie spodoba, to innej osobie się to może właśnie tobie spodobać. A coś innego się nie spodoba. I tak samo jak ty masz. Na przykład masz pewną preferencję do twarzy, masz pewną preferencję do budowy ciała, na przykład u kobiet, u mężczyzn, czyli jakby zamiennie, do głosu, do oczu, do czegokolwiek. Możesz jakby tutaj znaleźć sobie każdą partię, która gdzieś tam spodoba ci się albo nie. I teraz mam tutaj znowu kolejny aspekt szarości. Rzadko jest tak, że partner czy partnerka podoba ci się w 100% absolutnie wszystko w niej, po prostu każda cecha osobowości, każdy aspekt
wyglądu wszystko no momentami no cud miód malina. Nie wiem nawet, czy jest tak, czy ogólnie są takie osoby, które tak uważają. I to jest właśnie to, ta szarość, to jest właśnie to, co jest normalne w życiu, czyli właśnie ten chaos, ta szarość, że kurczę, ja sam mam jakieś tam niedoskonałości, ale tutaj znowu jestem lepszy w tym. Na przykład, tak? Czyli jakby automatycznie mam ying i mam yang. I to sprawia, że tak naprawdę jestem kompletnym człowiekiem. Jestem przede wszystkim indywidualny. Czyli tak naprawdę twoje kompleksy, twoje to, na czym ty się skupiasz na indywidualności. Znaczy jakby tutaj zamień kompleksy na indywidualność. Prosty przykład. Moja i indywidualność. Od dziecka zmagam się z rozbieżnym zezem, jak i również mój drugi jakby minus, który właśnie przed chwilą się przejawił, więc zawsze o tym mówić, zaczynam się od 12 roku życia. To są takie właśnie dwie główne. Również mam trochę arabski wygląd, mimo że z Arabami nie mam zupełnie nic wspólnego, ponieważ mój tata jest Pakistańczykiem, bardziej Pusztun, więc tak naprawdę z Arabami nie mam nic wspólnego, a mimo to byłem nazywany Talib i byłem nazywany Osama Bin Laden. Na pewno ktoś z was kojarzy tą jakże zacną postać. Tak więc były to pewne wady, które postrzegałem jako dziecko jako dramaty absolutne. Po prostu jak to może tak być? Tutaj oko wyjść, tam patrzysz, ktoś na ciebie się patrzy i potem ci mówi, żeby tylko mówił. Ale były takie śmieszne sytuacje, że rozmawiam z kimś i ta osoba uważała, że ja rozmawiam za nią. Więc po prostu odwróciłem wzrok i na mnie i mówi, ale do kogo ty mówisz? I tak właśnie takim spokojnym tonem. A już cały czerwony, w ogóle taki rany polski, już burak kompletny. Mówię, no ja właśnie, wiesz co, no ja rozmawiam z tobą, tak? Teraz już się z tego śmieję nawet. W sumie to, co uważałem teraz, gdy już mam zupełnie inne podejście do siebie i gdy właśnie rozmawiam z ludźmi, już nawet nie mam takiej sytuacji, ale też wypracowałem do tym, że po prostu zacząłem się z tego śmiać. Zacząłem właśnie obracać to żarty. Uznałem, że właśnie taka jest moja indywidualność. Oczywiście z oczami sobie mogę sobie zrobić porządek, ale fakt jest taki, że nie muszę. To nie jest mój przymus. Nikt mnie do tego nie przymusi. To jest moja wola, czy tak zrobię, czy nie. I to jest okej. Więc kompleks jest wtedy, jeżeli ty po prostu skreślasz siebie przez to, że coś masz nie tak. Czy to właśnie wygląd, czy tam na przykład są osoby, które na przykład mówią, bo ja mam trądzik, tak? Bo ja mam jakiś tam pieprzyk tutaj czy tam. Bo ja na przykład mam krzywą rękę, krzywy palec, tak? Krzywe co innego. Mam jakieś tam jeszcze inne aspekty, tak? Więc automatycznie jakby tutaj zaczynamy już szukać w sobie, no naprawdę muszę mieć coś, wszystko musi być idealne, perfekcyjne i tak dalej. Wtedy tworzymy sobie iluzorystyczny świat. Świat perfekcji, świat ideałów. Świat ideałów jest sztuczny, jest głupi, jest bezsensowny, jest, jak to ująć, jest żałosny, szczerze mówiąc, tak? Ponieważ świat, który jest perfekcyjny, gdzie naprawdę ciągle widzisz uśmiech na twarzach ludzi, jest sztuczny, jest nieszczery. To nie jest życiowy świat. Więc również ty, jako człowiek, jeżeli chcesz być życiowy w pełni, to również trzeba też mieć coś, co jest nieidealne i to właśnie sprawia, że jesteś właśnie taki szczery, taki szczery, to jedno, ale przede wszystkim jesteś prawdziwy, ponieważ tak zostałeś stworzony, taki jesteś, taki się urodziłeś, to masz. Oczywiście można to sobie tuszować, robić co tylko chcemy, ale tak naprawdę najlepsza jest akceptacja i przede wszystkim ktoś cię zaakceptuje, fajnie, ktoś się nie zaakceptuje, trudno, ale zawsze masz taką opcję. Więc to jest bardzo ważne, że jeżeli jest mowa o kompleksach, po prostu podejść sobie do tego jako indywidualność, jako życiowość, szczerość wobec siebie. Tak jeszcze może na pocieszenie powiem dla wszystkich, że wkurza mnie ostatnio bardzo to, że na przykład nierówny mam ten zarys. Mnie to wkurza, bo staram się to gdzieś tam sobie wyrównać. I nie ma szansy, bo zawsze gdzieś te wąsy pójdą w tą stronę, albo broda pójdzie, no sobie już pierdzielę już i jest jak jest. Czyli jakby to jest właśnie też taki aspekt jeszcze dodatkowy, który właśnie u siebie zauważyłem, że jest to jakby mój taki minus, jeśli chodzi o mój wygląd. Więc
To są te aspekty. I oczywiście można sobie, bo to akurat, tutaj akurat przytaczałem kwestie wyglądowe, tak? Ale jeszcze mamy na przykład kwestie osobowościowe. I tutaj często ludzie mówią, że albo jesteś taki, albo jesteś taki. Czyli na przykład albo jesteś super zaradny, radzisz sobie i tak dalej, ale na przykład twoja inteligencja emocjonalna nie jest jakoś super duża, albo jest z drugą stronę i też nie jesteś jakby tutaj zbytnio zaradny. Więc w takiej sytuacji właśnie tak co typowa arabska wróżba. Akurat z tego jestem dumny i to akurat jest mój atut. Dla mnie samego. Więc akurat jeśli chodzi o to, to fakt, że nie mam nic wspólnego z Arabami, ale akurat ta arabska broda to jest coś, z czego jestem po prostu zadowolony. Nie wiem czemu, ale jakoś tak mam. W sumie chyba z tego względu, że jakby zawsze czułem sympatię do ludzi, którzy mają brodę. Nie wiem czemu. Być może z tego względu, chociaż właśnie to jest też takie trochę dziwne, które jakby tutaj odbiegając, bo ja bardzo ceniłem sobie swojego dziadka, a on nie miał jako tak brody. Także to jest trochę też tak. Jakby takie dziwne, jednak mimo wszystko zapamiętałem swojego dziadka gdzieś tam w głowie jako faceta z brodą. Więc tak naprawdę być może stąd, pewnie jakbym poszedł na jakąś terapię regresywną, progresywną i inną, tak? Tam hipnozy regresywne i tak dalej, to może coś by tam wyszło, ale szczerze mówiąc, gdzieś to mam. Więc co my tutaj mówiliśmy, a właśnie odnośnie tych kompleksów. Także jeśli chodzi o te kwestie takie czysto osobowościowe, czy właśnie te takie aspekty, że właśnie ktoś jest taki i tak dalej, to zawsze możesz również nad tym pracować. Tak? Na przykład ja osobiście zawsze miałem, powiedzmy, no, dwie lewe ręce do różnych takich majsterkowań i tak dalej, bo u mnie akurat zawsze w domu było tak, że nie rób tego, to tam dziadek zrobi, tak? Nie rób tego, to tam wujek zrobi, nie rób tego, coś tam, ty tam nie rób, ty się patrz. I jak jesteś wychowywany właśnie w takim czymś, że ty tego nie rób, ty się patrz, bo ty się patrzysz jak ta sroka w gnat, a też jakby nigdy nie byłem motywowany, żeby coś robić, więc w sumie uznałem, dobra, no to i inni to robią, ja się dobrze nauczyć. I potem przyszły takie piękne czasy, gdzie człowiek jakby zaczął się usamodzielniać, zaczął jakby żyć sobie również potem już sam z partnerką i tak dalej, się okazało, że chłop ma dwie ręce. Tutaj niby, prawda, intelektualista i tak jak to właśnie jest zwykle opowiadane jakby tak stereotypowo, intelektualista, który ma dwie lewe ręce, więc wtedy co? No wtedy YouTubik i szukamy. Jak zrobić to i to, jak zrobić to i to, jak zrobić to i to. I człowiek po prostu w ten sposób się uczy. Jakby cały czas się uczy, jakby to jest coś, co też jest dla mnie taką fajną odskocznią od właśnie psychologowania, że na przykład gdzieś tam jakiś tam pomysł padnie, czy coś, że na przykład zrobić coś w ogródku, tu może coś tak zrobię, albo tak zrobię, to właśnie wtedy sobie człowiek myśli, jak to zrobić, jak to zrobić, żeby było dobrze, żeby to jakoś wyglądało. Ja tak naprawdę nie mam zupełnie żadnego trybu do majsterkowania, już jestem w stanie zrobić pewne rzeczy, oczywiście nadal brakuje mi pewnie elementarnej wiedzy z tego zakresu, ale jakby całe swoje życie poświęciłem psychologii. Pracuję również nad tym, żeby być sprawny fizycznie, czyli tam właśnie karate, siłownie i tak dalej. Jakby to jest coś, co już prowadzę sobie od lat. I oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że osobowościowo mam również braki, tak? Pod właśnie kątem jakby takiej zaradności, z którą jest często utożsamiany facet. Pod właśnie takim kątem. Ale z drugiej strony staram się to robić, tak? Czyli gdzieś tam jakby oczywiście bez presji, zupełnie spokojnie, zawsze sobie mówię, dobra chłopie, no skąd masz wiedzieć, skoro nigdy tego nie robiłeś, tak? Skoro zawsze cię wyręczano, więc mówisz, dobra, weź sobie książkę, weź sobie YouTube, coś sobie porób i ucz się i tyle, na spokojnie, bez presji. Każdy idzie w inną stronę, ma pełne do tego prawo i również właśnie biorąc to pod uwagę, 24 godziny ma dzień, z czego na przykład 8 godzin wypada posłać tam 6-8 godzin, to już mamy o tą jedną trzecią mniej, więc biorąc to pod uwagę, masz tylko tyle czasu, żeby działać sobie w życiu, więc nie jesteś w stanie zgłębić wszystkich tematów. Czemu się człowiek poświęca, czemuż nie. I mówię o tym właśnie ze względu na to, że też zauważyłem, że dużo osób ma właśnie z tym problem, tak jakby nie akceptujecie siebie, że wy musicie wszystko mieć. Musicie na wszystkim się znać, bo na przykład, bo to jest jakiś tam kompleks męskości, kompleks kobiecości, tego nie ma, tamtego nie ma, to być powinno, bo z tym jest to utożsamiane. I taki trochę jakby powrót do
kamienia łupanego, gdzie po prostu były określone ramy, chłopiec taki, baba jest taka, tak być musi, dziękuję. Znaczy zupełnie inaczej. Po prostu myślę, że najważniejsze to jest też jakby takie coś, żeby postawić sobie otwartą głowę na naukę. Mieć po prostu jakby też taki dystans i jakby też pod takim kątem pokorę do siebie, że okej, no fajnie by było się tego nauczyć, więc dobra, mam otwarty umysł, będę się starał, coś tam może wykombinujesz czasem i tyle. Znaczy jakby to jest też ważne właśnie, żeby że tutaj pod tym kątem po prostu daj sobie prawo do nauki. Życie to jest jeden wielki nauczyciel, cały czas nas uczy, wnosi różnych sytuacji. Czy to właśnie praktyczne, czy to właśnie społeczne, czy to właśnie emocjonalnych, obojętnie jakich, zawsze właśnie jest to kwestia tej nauki. Więc to jest ważne. Kolejny aspekt, ostatni, chęć akceptacji. I tutaj znowu, jeżeli rozumiemy te wszystkie aspekty, które poruszyłem tutaj, chęci akceptacji innych ludzi, troszkę już ona słabnie. Ponieważ oczywiście każdy chce być zaakceptowany przez daną osobę, ale to, co jest najważniejsze, to żeby również zdać sobie z tego sprawę, że ty nie jesteś, mówiąc bardzo grzecznie, prawda, jak nauczyła mnie babcia, ty nie jesteś zielony banknot, żeby się podobać wszystkim. Mówiąc bardziej hardkorowo, wiadomo, kto musi dogodzić wszystkim, tak? Jaka profesja. Więc tak naprawdę, no, zastanówmy się nad tym, czy chcemy być właśnie taką osobą, czy nie. Więc jakby to jest też, myślę, coś, co jest ważne, ponieważ często właśnie ludzie sobie robią tak ogromną presję, że muszę po prostu spełnić oczekiwania wszystkich. Pytanie jest inne, czy spełniasz swoje własne oczekiwania? Czy jesteś zadowolony z siebie, nie przez pryzmat właśnie ludzi, tylko przez pryzmat tego, co sobą reprezentujesz, jakim jesteś człowiekiem. To jest właśnie coś, co w sumie oznaczyłbym jako puentę jakby tej części, czyli tutaj mamy, czy jesteś zadowolony i czy spełniasz swoje własne oczekiwania. To już dodam, bo już się nie zmieści. Trzy znaki zapytania są. Czyli czy jesteś zadowolony i czy spełniasz swoje własne oczekiwania? I właśnie tutaj miałem dodać, nie pod kątem innych ludzi, tylko pod kątem siebie samego, tego, co jest tam od wewnątrz. Jak już odkryjesz to, co masz w sobie, czy właśnie na podstawie tego, co tutaj opowiadałem, to wtedy możesz właśnie również lepiej odnieść się do siebie i właśnie siebie odkryć. To jest jakby to. Więc tak naprawdę łączysz to sobie z tą kwestią tych nawrotów. Jeżeli mamy takie różne sytuacje, właśnie o których opowiedziałem dzisiaj, i my cały czas uważamy, że bo ja akceptuję, bo ja ignoruję, bo ja dystansuję się, bo ja mam nieaktywność i wszystko fajnie, spoko, świetnie i już po prostu jest super, ale mamy tutaj takie problemy, to jest bardzo duży aspekt tego, że ktoś sobie w coś wraca. Bo na przykład pojawia się jakiś stres, presja, przyjdzie ci jakiś objaw, czy jakaś myśl, czy jakieś samopoczucie, to mi od razu odpali się ten mechanizm, no, czy jednak jestem do dupy, jednak jestem do niczego, nie udało mi się z tego wyjść, nie umiem, leżę i kwiczę, no to wtedy automatycznie mamy te problemy właśnie, te sytuacje. Czyli wtedy to jest wasz problem, jakby wasz powód w ogóle tego podejścia, tej postawy, która w ogóle spowodowała, że się wkopaliście w to znowu. Gdybyście nie postrzegali tego właśnie w taki sposób, nie wkopalibyście się w nim. Właśnie to jest to, po prostu dać sobie przyzwolenie, no właśnie stąd o tym opowiadam też, żeby, że jako człowiek powinniśmy sobie zawsze dać prawo do każdej myśli, każdej emocji, każdego samopoczucia, niezależnie od wszystkiego. Po prostu niezależnie od wszystkiego, bo jako człowiek po prostu mamy tylko pełne prawo i wtedy masz prewencję. Wtedy właśnie mówisz sobie, dobra, no ale przecież ja mam prawo. Więc co z tego, że to przyszło, skoro jest taka sytuacja czy inna? Czemu ja mam sobie robić z tego jakieś wyrzuty sumienia? Dobrze, przyszło, okej, przyszło, pójdzie. Okej. Czyli chodzi o takie podejście. Żeby też jakby dostrzegać właśnie ten aspekt, że doświadczanie jakiegoś objawu, jakiejś myśli, jakiegoś samopoczucia, to jeszcze nie jest żadne zaburzenie. Utrzymywanie patologiczne tego właśnie przez takie rzeczy, przez obawy, przez zamartwianie, przez wkręty, to jest zaburzenie. To jest prawdziwe zaburzenie. A nie to, że coś tam macie. Także to jest, myślę, tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Teraz właśnie będzie kwestia jeszcze, no jeszcze mamy
pół godzinki, tak jak tutaj zwykle, dobijamy do dwóch godzin. A teraz właśnie będą takie różne kwestie, czy na przykład, przede wszystkim, czy to jest jasne, czy te aspekty, które się dzisiaj poruszają, są jasne. Czy każdy jakby tutaj mógł się troszkę w tym odnaleźć, zrozumieć siebie, czy przede wszystkim przykłady, które dałem, są też dla was jasne. A później kwestie pytań, odpowiedzi, taki mały Q&A, półgodzinny. O kurczę. Dobra, ale ciepło już. Dobra, teraz poczynam sobie was. Trochę poczynam. Martynika.pl Tak, oczywiście, właśnie to jest to, żeby nie robić sobie żadnej presji, tak? Tutaj właśnie, tu bardziej chodzi o to, żeby poprawiać swój komfort życia i nie w taki sposób, że właśnie jak coaching wam nakazuje, jak dużo też właśnie takich osób, które idą bardziej w kwestię oświecenia i tak dalej, robią sobie presję na to. Nie, tu nie ma żadnej presji. Po prostu zastanowić się troszkę nad tym, bo te lata ci lecą i na przykład możesz sobie to życie przeżyć bardziej w taki sposób, który chcesz. Często nie przeżywamy go w taki sposób, bo na przykład ograniczamy się. Właśnie akurat tutaj ten kanał i ogólnie moja działalność poświęcona jest właśnie lękom, zaburzeniom lękowym, depresją, depersonalizacją, derealizacją, kwestią właśnie pracy nad osobowością też pod tym kątem, a raczej głównie pod tym kątem, ale tak jakby tutaj dużo osób też o tym mówi, że potraficie odnaleźć się jakby tutaj również życiowo. I tutaj w sumie te aspekty, one są właśnie tym, co jest dalej. Czyli to, o czym zawsze mówię, że dla mnie odburzenie było tylko i wyłącznie warsztatem pracy. Czyli po prostu zdobyłem pewne umiejętności, nauczyłem się reagować w ten sposób i tak dalej. A teraz właśnie kwestia pójścia z tym dalej, wdrażania tego dalej i tak naprawdę dostosowania sobie tego pod kątem właśnie swojego życia. Pod kątem tego, żebym ja mógł po prostu uczyć się reagować zupełnie inaczej i działać sobie też inaczej w życiu. Więc tak, oczywiście, że tak. Żadnej presji na to nie ma. Napady myśli z maty mam za sobą od około tygodnia. Rozumiem, jak to działa, ale mam DD cały czas. Ignorować? Oczywiście, że tak. Ignorować, zapoznać się również z filmami odnośnie derealizacji, depersonalizacji. Mamy z Wiktorem taką, powiedzmy, trylogię pod tym kątem. Tam mamy wyjaśnienie mechanizmów, objawy i działanie. To są te trzy odcinki, które właśnie proponowałbym ci sobie luknąć. Znajdziesz je w playliście pierwszej odnośnie sezonu pierwszego Divovika. Tam to będzie etap trzeci chyba. I tam właśnie masz ten etap trzeci rozdzielony na trzy odcinki. Także od tego sobie zacznij. Derealizację, depersonalizację po prostu trzeba olać, trzeba ją zignorować i jakby troszkę tutaj przyzwyczaić się, że na ten moment jeszcze mam ten stan, po to, żeby ta regeneracja mogła postępować i żeby ten umysł ci odpuścił, żeby właśnie to przegrzanie kabli się wyłączyło. Że to mówię sobie tak w skrócie, bo to nie jest odcinek ogólnie o derealizacji. Martynika, nie ma sprawy. Właśnie tak jak napisałaś, jestem w pełni to rozumiem, bo ja sam, wiesz, mam też takie podejście do tego rozwoju osobistego i tak dalej, jako takie, wiesz, unicorny, tak? Czyli jakby takie opowiadanie takich, że takich pierdół w sumie troszkę. I jedyna osoba, która uważam, że robi to inaczej, to jest Arleta Berta, którą serdecznie pozdrawiam, która właśnie robi to w ten sposób taki właśnie fajny, bo ona łączy te opowiastki właśnie buddyjskie i tak dalej, bardziej właśnie je łączy z życiowością i to jest właśnie fajne. I jak najbardziej taką jakby platformę tego jestem w stanie pojąć i myślę, że właśnie to jest fajne. Także fajnie, Arletka, że to robisz. Ale właśnie jeśli chodzi o tych coachy i tak dalej, to po prostu widać bardzo dużo jakby takiej presji, takie właśnie masz jedno życie, wykorzystaj je w pełni, rób to, rób tamto, staraj się to, rób tamto. I to się takie właśnie człowiek spędza całe życie na rozwoju osobistym, gdzie tak naprawdę zamiast żyć, rozwijamy się. A tu chodzi o to, że ja sobie żyję, po prostu zdaję sobie sprawę z różnych rzeczy, powolutku sobie to staram ustawiać i to jest wszystko.
a nie w taki sposób, że ja po prostu teraz skupiam w ogóle wszystko się na rozwoju osobistym, jedziemy z tym życiem, ustawiamy to życie i o to chodzi. Nie, w żadnym razie nie o to chodzi. Życie jest na pierwszym miejscu, tak jak ty chcesz, tak jak właśnie chcesz, tak sobie żyjesz, a jeżeli na przykład uznasz, że coś byś tu sobie po prostu chciała zmienić, to właśnie pracujesz sobie nad tym w taki czy inny sposób. Więc jakby to jest ważne. Także jak najbardziej. Dokładnie, życiowe i zero presji, dokładnie, właśnie w twoich tak jest. Tak jest. I strzelam, że skoro tak piszesz, Ewelino Zaręba, bo tutaj piszesz tak, Wadzie, a jak przerwać to okropne uczucie zagrożenia w lęku wolnopłynącym, czuję się wtedy jak przerażone zwierzątko, ciężko to ignorować. No właśnie tutaj, jak skoro tak na to patrzysz, znaczy, że jeszcze jesteś gdzieś tam na samym starcie w sumie. Więc tutaj w sumie chodzi też o to, żeby swoje przejść, bo każdy musi jakby swoje przejść i doświadczyć też tego, że lęk cię nie zabije, nie zrobi żadnej krzywdy, nic się nie stanie, po prostu zataczasz sobie parę kółek i zdasz sobie z tego sprawę, że w końcu trzeba zacząć cierpieć mądrze, a nie głupio. To jest coś, o czym opowiadam chyba w 33 odcinku odnośnie czegoś tam, charakterystyki normalności. To się tak nazywa, tam cię właśnie odsyłam do tego odcinka i tam właśnie mówię o tym. Również odsyłam cię do filmiku odnośnie sztuki cierpienia, który też sobie znajdziesz na SoundCloudzie, jak i również do filmiku odnośnie dania się mentalnie zabić. O tym też mówię, to jest odcinek 19, właśnie pogadanek na SoundCloudzie. Okej. Tak, czyli najbardziej, właśnie bardziej w tym kierunku bym tutaj poszedł, jeśli chodzi o to. Czy ten temat jest jasny dla was? To, co poruszyłem, czy są jakieś pytanka? Czy raczej wszystko jest jasne i... Kurczę, ale się roztopię zaraz. Jeśli nie ma żadnych pytań, to w sumie zaraz będę spadał. No temat już się robi tak gorąco, że... Łogień. A, dziękuję. Ona jest też taka fajna pod tym kątem, że ona jest, ona się w ogóle nie gniecie, tak? Ona jest właśnie taka, że możesz sobie włożyć do pralki i wyjmujesz ją od razu właśnie w takim stanie. Nie trzeba jej w ogóle prasować, także właśnie Stoniot też tak bardzo lubię i wszystkim jest bardzo przewiewne. Jak teraz takie upały to waliły, to... Czego zacząć, by ją zminimalizować? Nadwrażliwość. No przede wszystkim nadwrażliwość. Warto jest zacząć od tego, żeby pozbyć się skrajności. Czyli zastanowić się najpierw nad tym, jakie są moje skrajne podejścia i przez co mam takie skrajne podejścia, czyli jakie one są i dlaczego one takie są. I wtedy zastanowić się nad tym, jakby jeszcze można było na to spojrzeć inaczej. I w ten sposób starać się właśnie w głowie otwierać sobie właśnie furtkę na coś innego. Tak? Czyli jakby zawsze w sumie wszystkie takie zmiany opierają się najpierw na dojściu do innych wniosków, a później na wdrażaniu tego w swoim życiu. Czyli zastanowić się również nad tym, w jaki sposób mogę to właśnie wprowadzić, co mogę zrobić, żeby rzeczywiście jakby tutaj tak zrobić. Znaczy jakby to jest, myślę, ważne. Jeśli chodzi o skrajności. No i oczywiście akceptacja ich najpierw, bo to jest jakby autopilot, który sobie teraz jedzie, czyli akceptujemy autopiloty, a skupiamy się na tym, co chcemy wprowadzać, czyli żeby właśnie ta uwaga i koncentracja właśnie szła na to innego, znaczy na ten inny, na tą inną ścieżkę, a nie na to, co się utrzymuje. Kafas 82, super, bardzo się cieszę, że mogliśmy ci pomóc. Chyba nagrasz kiedyś coś o toksycznych związkach, w których partner wpada w zaburzenie lękowe. A w sumie, czemu nie? Myślę, że kiedyś można nagrać.
Chyba da jak sprawdzić dokładnie, jaką mamy osobowość czy charakter, a jakie mamy cechy nabrane od innych. Jak to rozróżnić, czy jestem sobą, czy mam odziedziczone cechy? To jest bardzo fajne pytanie. Do tego również służą wszelkie testy psychologiczne, właśnie jak sobie idziecie na przykład do psychologa, psychoterapeuty i on wam robi testy, czy właśnie psychiatra. A tutaj też jest właśnie ważny aspekt, żeby te testy były jakkolwiek wiarygodne, to też właśnie trzeba się skupić na motywach waszych odpowiedzi. Czyli jeżeli na przykład ktoś odpowie tak i jakby nie ma pytania o motywy, no to trudno jest stwierdzić, że na przykład okej, bo ktoś się zachował tak przez to, albo ktoś się zachował tak przez to. Trzeba się te aspekty tutaj mówić, czy to jest moje, czy to jest coś, co ja nabyłem. Ogólnie rzecz biorąc, ja osobiście uważam, że my i tak nabywamy wiele różnych cech i to się łączy. Czyli pod takim kątem, że właśnie nawet na podstawie tego, co było tutaj wcześniej, odnośnie podejścia do ludzi, podejścia do świata i tak dalej, również tego, na przykład ojciec mnie gdzieś tam gnębił, ja doszedłem sobie do takich wniosków, wytworzyłem sobie takie postawy i później one już są moje. Oczywiście ja je przejąłem na podstawie tych doświadczeń, ale one są moje. Teraz bardziej tutaj pytasz pewnie o temperament, bo ten temperament jest stały, czyli to jest właśnie bardziej taki energiczny, a ktoś nie. Ale bierność, agresywność czy asertywność to są właśnie te aspekty, które my nabieramy jako postawy przez doświadczenie w życiu. Więc po tym kątem bym sobie na to spojrzał. Więc jeśli chodzi o to, w jaki sposób to odróżniać, bardziej bym się zastanowił nad tym, przez co ja się tak zachowuję. Czy na przykład ja się tak zachowuję właśnie przez to, że ciągle sobie łączę to z ojcem, czy z matką, czy z jakąś tam sytuacją, czy może właśnie to toksyczny związek, czy może ktoś mi zrobił krzywdę, czy może życie mnie jakoś tak doświadczyło, że tak na to patrzę. Jeżeli tak, to wtedy wiemy, że okej, czyli w sumie to jest jakby to takie moje zaburzenie osobowości, które właśnie chcę sobie zrównoważyć. Więc bardziej bym jakby patrzył na to pod tym kątem, a nie przez taki pryzmat, co jest moje, a co nie jest moje. Bo tak naprawdę to już jest twoje z tego względu, że tak patrzysz, ponieważ doświadczyłeś tego i do takich wniosków sobie doszedłeś. Więc żeby dojść do innych wniosków, właśnie trzeba się jakby na tym zastanowić bardziej, przez co ja to sobie przywłaszczyłem, przez co ja to sobie wziąłem i ja się tak zachowuję. Tak bym to ujął. Co mamy dalej? Chyba niedługo będzie. O, tutaj mamy. A co z nawrotem w trudnych sytuacjach życiowych, na przykład ciężka choroba? Odsyłam cię do pierwszej części odnośnie nawrotów, czyli wywoływanie nawrotów, część pierwsza. To jest filmik, odcinek 39 bodajże i tam właśnie znajdziesz odpowiedź na to pytanie, bo tam właśnie skupiłem się na tym. Co tam mamy dalej? Mam pytanie co do dzisiejszego tematu kompleksów. Choruję na łuszczycę i ciężko mi jest to zaakceptować. Ukrywam to i unikam pewnych sytuacji. To bardzo wpłynęło na moje podejście do ludzi i siebie. No przede wszystkim tutaj tak naprawdę to jest coś, co masz na ten moment. Wiadomo, wstydzisz się tego i tak dalej, ale tak naprawdę jakbyś na przykład przyjechała sobie na przykład do Anglii czy do innego kraju, w którym jakby jest większy dystans pod tym kątem, zauważyłabyś, że tutaj ludzie po prostu nie wstydzą się swoich wad. Nie wstydzą się właśnie też jakby swoich chorób, tutaj po prostu ludzie zupełnie inaczej egzystują. To jest właśnie coś, co jest jakby taką dobrą lekcją dystansu, że tak naprawdę, jeżeli co cię obchodzi opinia innych ludzi, co cię obchodzi to, kto coś sobie myśli, bo ty masz na przykład łuszczycę, przecież to nie jest coś, co ty sobie jakby sama wybrałeś, żeby jakby od razu robić sobie z tego jakiś problem. Tak właśnie to jest to, o czym tutaj mówiłem, dostrzeż swoją indywidualność, masz swoje trudności, okej, to jest w sprawie, że jesteś szara pod tym kątem i bardziej podejdź sobie do tego, życiowo, tak? Szaro, tak właśnie bardziej zrównoważenie. Nie musisz cały czas robić sobie z tego problemu. Więc po prostu wyjdź parę razy, oswój się z tym, zobacz, czy ktoś w ogóle będzie jakkolwiek reagował, co sobie myślą, no i sobie myślą, wiesz. Ludzie sobie zawsze myślą, myśleli i będą myśleć. To nie jest istotne. Zadaj sobie to jedno ważne pytanie. Dlaczego ma mi to obchodzić? Co ktoś o mnie myśli? Bo co? Bo czujesz, że jesteś gorszy, ale czy jesteś gorszy? Na czym opierasz to, że jesteś gorszy? Czemu? To jest właśnie ważne. Przepraszam, bo to jesteś Kamil. Myślę, że to jest kobieta, sorry. Także na czym opierasz to, że jesteś gorszy? Jeszcze masz 17 lat, to stary, no jeszcze kupa życia przed tobą. Nie wpierdziela się już
w te fobie społeczne, czy jakieś tam inne pierdoły. Co my tam mamy dalej? Ktoś się o coś pytał wyżej? Kas, kiedy sesje grupowe? O tym będzie informacja na mojej stronie, odburzanie.pl. Być może również damy notkę na grupie facebookowej. Właśnie jestem w trakcie przygotowywania tego. Ustalam, jaki to będzie platforma, jak to wszystko będzie, także wszystkie takie informacje podam właśnie w tych miejscach. Również podam właśnie, przede wszystkim w sumie to będzie na blogu, a również utworzyłem fanpage'a pod swoją stronę odburzanie.pl. Jak sobie po prostu wpiszesz na Facebooku odburzanie, to tam znajdziesz na pewno tego fanpage'a i tam właśnie chcę zamieszczać wszelkie takie kwestie, które się tyczą mojej firmy i moich działalności płatnych również, tak? No bo jakby chciałem to właśnie tak w ten sposób pooddzielać. Wszystko, co robimy, to są od dziecka działania przyswojone, więc mamy patrzeć, co jest dla nas dobre, albo wszystko bierzemy od kogoś. W pewnym sensie tak, no właśnie to jest to, że większość rzeczy tak naprawdę bierzemy od innych, bo zawsze jest jakiś motyw, tak? Czemu ja się tak zachowuję, a nie inaczej. Więc pod tym kątem właśnie warto jest zastanowić się nad tym, jaki jest mój motyw, że ja się tak zachowuję. Na przykład ja sobie zadawałem właśnie to pytanie, jaki jest mój motyw, że ja się muszę martwić tym, co ludzie będą o mnie myśleć. No i właśnie dochodziłem sobie do tych wniosków tutaj. Bo byłem uczony tego właśnie przez te kompleksy, przez te konflikty, przez te kwestie właśnie z odbiorem innych ludzi w dzieciństwie i tak dalej, że jestem gorszy, że ja muszę wręcz dopraszać się o czyjąś uwagę. A dupa, nie muszę. Ktoś chce, to za mną idzie, ktoś nie chce, to nie idzie. I to jest właśnie ten aspekt właśnie ważny. Chyba co z nawrotem po dowiedzeniu się o ciężkiej chorobie? Szymonie, przed chwilą ci powiedziałem. Odsyłam cię do części pierwszej tego nagrania. Tam właśnie się o tym dowiesz, bo tam poruszałem kwestię odnośnie nawrotu przy ciężkich chorobach, a raczej przy kwestiach sytuacyjnych. Także tam sobie wszystko znajdziesz. Kurczę, gdzie mam picie? Nie, straszmy się. Dobra, ostatni łyk. No moi mili, jak jeszcze macie jakieś pytanka, to jeszcze chwilkę dam. Ja zaraz spadam, bo się naprawdę roztopię. Także dosłownie jeszcze 5 minutek w sumie. Skończymy się troszkę wcześniej niż o tych równych dwóch godzinkach. Więc w ten sposób. Avro, jeżeli jedna osoba zwróciła ci na to uwagę, to jedna osoba w obliczu wszystkich innych ludzi to jest nic. No właśnie my zawsze mamy taką pamięć do tej jednej osoby, do tego jednego wydarzenia, do tej jednej sytuacji. I tu właśnie, wiesz, tu jest właśnie warto popracować nad tym, a czemu ja mam cały czas prosić się o jakieś nie, opinie, tylko jakby prosić się o uwagę, o akceptację, ciągle mam na tym zależeć. Czemu ja nie mogę być tą osobą, która tak naprawdę wyznacza również innym jakby takie rzeczy, tak? Że może ktoś też chce, jakby, żebym go zaakceptował, może ktoś też chce, żebym jakby tutaj go nie odrzucił i tak dalej. To są właśnie takie rzeczy, które my sobie zapisujemy właśnie przez te wszystkie wydarzenia, że ja jestem ten gorszy i ja już po prostu muszę być zawsze tą ofiarą. Nie bądź w roli ofiary. Masz 17 lat, stary, chłopie, obudź się, wake up. To nie jest wiek na to, żeby bawić się w takich gównach. Zresztą żaden wiek jakby nie zna to, ale rozwala mnie to, że naprawdę młode osoby, kurczę, 15, 16, 17 lat, mają już takie problemy. Teraz ty powinieneś się martwić tym, co ty chcesz robić dalej w życiu, a nie tym, co tam ludzie o tobie myślą. Pierdziel ich, tak naprawdę. Jeszcze tyle osób poznasz, że co to znaczy żyć, być sobą, bez coachingu? Bo to pytanie życiowe. Kim jestem, jak żyłem, jakoś już tak nie chcę żyć. Być sobą to znaczy z czym się utożsamiasz. Kim jesteś, jeżeli ktoś ci właśnie zada to pytanie. Kim jestem?
Nie tylko imię i wiek i pochodzenie, jakbyś był teraz na familiadzie, tylko właśnie bardziej pod tym, z czym siebie identyfikuję. Ja na przykład ci powiem, kim jestem. Jestem osobą, która chce zgłębiać tajniki psychologiczne, poświęcam na to całe swoje życie i staram się pomagać przy tym ludziom. To jest jakby coś, co jest jakby co, z czym identyfikuję siebie. Jestem kimś, kto właśnie idzie w tym kierunku. Poza tym mam chyba i mam 29 lat. Ale to jest jakby właśnie, jeżeli bym zaczął od tego, to byśmy wtedy mogli uznać, że okej, teraz to jest Karol Strasburger przyjdzie i jakiś dowcip padnie, tak? Bo to jest jakby takie przedstawienie jak do teleturnieju, ale właśnie jesteśmy przyzwyczajeni, żeby tak się przedstawiać. Przedstaw się sam przed sobą, pod tym kątem, kim ja jestem, co ja tworzę dla siebie, z czym się identyfikuję, jakim jestem człowiekiem, jaką mam duszę od wewnątrz. Chyba jak nazywała się ta książka, o której często mówiłeś? Ona się nazywała Paul David, At Last Alive i druga książka, jego druga część Paul David, At Last Alive and Beyond. Trzecia książka, o której też mówię, to jest Małpi Paradoks, dr Steven Peters. I czwarta książka, Umysł ponad nastrojem Greenbergera i Paradeskiego. Już to są takie trzy w sumie główne książki, które bym polecał. To co, wszystko mamy jasne, widzę, nie ma więcej pytań. Ewelina, żeby to przerwać, musisz przede wszystkim wejść na wyższy poziom, także odsyłam cię też do materiałów. Pracuj nad tym, żeby troszkę potulić sobie już inaczej do swoich myśli, do zaburzenia. Musisz po prostu swoje przejść. Żadna moja odpowiedź, nie ma złotej tabletki na to, nie ma tutaj niczego innego, poza tym, że najpierw w ogóle trzeba zechcieć to odczuwać pod tym kątem, że ja po prostu muszę spojrzeć sobie na to tak, że póki co cierpię i cierpię po to, żeby przestać cierpieć, czyli muszę po prostu zaakceptować mój obecny stan i to zignorować czasem. To jest jakby najważniejsze teraz. Na tym etapie, który widzę, to jest w sumie u ciebie najważniejsze. A więc żadne, tutaj nie ma żadnych złotych porad typu, że zrobisz tak i tak i tak i tak będzie. Nie. Musisz w ogóle oswoić się z tym i zrozumieć, że tak naprawdę nic ci nie grozi, nic się nie stanie i ciągle to utrzymujesz swoją własną uwagą na tym. Dokładnie. Nie czyń sobie presji, tak jak właśnie tutaj ci inni piszą. Korzystaj również właśnie z porad innych ludzi i przede wszystkim sprawdzaj to w swoim życiu. Wprowadzaj swoje własne zmiany. Dobrze, moi mili, bo naprawdę teraz się roztopię. No i tak już prawie dobiliśmy, jeszcze tam dwie minutki zostały. No więc ja wam bardzo serdecznie dziękuję za to, że tutaj byliście, że pomogliście mi stworzyć ten odcinek, za wasze cenne rady, wsparcie również. Dzięki Sleepy za wsparcie. Dziękuję wam wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że coś wam to dało. Jakkolwiek pomogłem wam lepiej pojąć właśnie kwestie osobowe. Nie właśnie w taki mistyczny sposób, tylko właśnie taki normalny, zwykły, zwyczajny sposób. No i właśnie jaki to ma związek z wywoływaniem nawrotów. Pamiętajcie o tym, spróbujcie sobie to wdrożyć i myślę, że w ten sposób również stworzycie sobie zupełnie inne postawy do życia. Tego wam serdecznie życzę. I teraz tak, widzimy się za miesiąc, czyli równo za 4 tygodnie, myślę, również czwartek, o tej samej porze, ale tutaj jeszcze dam notkę. Za 2 tygodnie z kolei będzie kolejny odcinek o oczach zaburzonych z kolejną osobą. Podam wam później taką mini ankietę, żebyście mogli teraz wy, czyli społeczność YouTube, wpisać pytania do osoby właśnie odburzonej, której ja zadam. Także myślę, że to będzie ciekawe dla was również doświadczenie. Trzymajcie się, powodzenia, udanego czwartku i udanego tygodnia. Do zobaczenia za miesiąc, a odcinkowo do zobaczenia za 2 tygodnie z kolejną mistyczną osobą. Mistyczną, no bo nie wiem jeszcze, kim ona będzie. To znaczy ja wiem, ale wy nie wiecie. Także trzymajcie się, moi mili. Powodzonka. Na razie. Cześć.